No i co? Ja myślę, że już jesteśmy. Muszę się uszczypnąć, bo nie wiem, czy to prawda, że już nas widać i słychać. A jeszcze nie wiesz. Nie czuć nas, to prawda? No ale... właśnie, jeszcze nie wiemy. No właśnie, więc witamy Was bardzo serdecznie w naszym urodzinowo-walentynkowym live'ie. Urodzinowy. Dwa razy urodziny. No, tak naprawdę w ciągu jednego tygodnia to jest dużo. Nie ma wyjścia. Piszcie proszę, czy nas słychać. No. To nam spędza sen z powiek od tygodnia. Nie będziemy zaczynać, póki nie powiecie, czy słychać i czy nas widać dobrze. Tak jest. Więc dajemy sobie takie 3 minutki na rozkręcenie się. Dokładnie. Jola pisze, że słyszy. Beata pisze, że widzi i słyszy. Paulina też. No fajnie, sobie zmienię na herbatkę. Sobie zmienię. Właśnie, wodę. Możecie nam dawać serduszka w komentarzu, jeżeli wszystko jest dobrze. Ale dokładnie. Już moje serce już się uspokaja, bo widzę, że głos wspaniale słychać. Wspaniale? Tak. Dobrze, to się cieszę bardzo. Czyli możemy zaczynać. Nie wierzę w to, Natalia. To uwierz. Uszczypnę się potem. Jeden. Dobra, jedziemy. Dokładnie. Dzisiaj mamy naprawdę bardzo dużo, bo musiałam trochę połączyć tematy sprzed tygodnia, które się nie odbyły i z dzisiejszymi tak naprawdę stylizacjami oparte o nową kolekcję, a bardziej nie, że całość kolekcji nowej, a jako dodatki. Więc będziemy zaczynać z Wami. Zacznę od budowy, więc ja sobie już tak nieśmiało przygotowałam szybko paznokcie naszej modelce, opiłowałam wolny brzeg, odsunęłam delikatnie skórki, nie wycinałam całości. Wszystko ja okay? Nic, tak, tylko ja cały czas czytam komentarze i wszystko się zastanawiam, czy wszystko jest dobrze. Tak? Dobrze. Jeżeli wszystko jest ok, to jedziemy dalej. Czyli powtarzamy. Nie wycinam całkowicie skóreczek. Nie wiem, czy wszystko widać i słychać dobrze. Tak, wszyscy piszą, że wszystko jest bardzo super. Tak? Tak. Dokładnie? Dobrze. Więc nie wiem, czy dzisiaj jakiś będzie wybuch, czy nie będzie. Ja będę musiała, może jedną rzecz zapomniałam, właśnie mi się teraz przypomniało, więc trzeba będzie malutką przerwę zrobić techniczną, na takie 30 sekund dosłownie, minutka. No ale trzeba, bo muszę stać, więc dobra. Wrzucamy. Okej. Okay.
przypadkiem poznałam Natalię, to ona była po prostu moją taką inspiracją i każdy dzień, kiedy miałam po prostu jakiegoś doła i mogłam pojechać po prostu do Słowianki, to mnie potrafiła po prostu tak, nie wiem, dowartościować, podbudować i wracałam z pełną energią i działałam po prostu na pełnych obrotach. I ta Słowianka kojarzy mi się z takim właśnie taką jakby mocą, którą po prostu mi daje. Uczestniczę w tego typu wydarzeniu. Wydaje mi się, że taka ogólna świadomość w środowisku pań zajmujących się stylizacją ma ogromne znaczenie dla nas odbiorców, bo jest to coraz bardziej lawinowa potrzeba. Już jesteśmy. Tak, dokładnie. Już będziemy cały czas z Wami, tak. Oprócz jednej małej przerwy, którą dla Was szykujemy tak na... A być może nie zrobimy, że będziemy, tak naprawdę nie będziemy zdążać, to nie zrobimy, bo już wykorzystaliśmy tak naprawdę limit przerw. Tak, więc słuchajcie. Ale wszystko już mam, jedziemy, wszystko mam, wszystkie ruszamy. Produkty ruszamy, dokładnie. Więc dużo chyba kto z Was robi klasyczny migdał w salonie, ale również też i współczesny migdał. Często prowadząc kursy, ja też widzę, słyszę od kursantów właśnie, że jest problem z klasycznym migdałem, dlaczego on wygląda na wszystkich paznokciach nie tak samo. I chcę Wam troszeczkę tak jakby, nie że otworzyć tajnik, ale spróbować bardzo w skrócie opowiedzieć, dlaczego klasyczny migdał jest naprawdę kształtem wyjątkowym, jest pięknym, ale pasuje bardzo małej ilości ludziom i zazwyczaj u jednego klienta pięć paznokci jest na tyle różny, one się różnią może tak, że klasyczny migdał wygląda u jednej pani, u jednej dłoni zupełnie inaczej na każdym paznokciu, co znowuż dyskwalifikuje ten kształt, żeby go w ogóle wykonywać. Warto wtedy zrobić współczesny migdał lub migdał rosyjski, o którym dzisiaj w sumie nie rozmawiamy. Nie mówimy, bo nie mamy czasu, ale jeszcze zrobimy chyba nie jeden live techniczny. Ale też jeszcze mamy migdał klasyczny z dolnoboczną, który też jest alternatywą. Dlaczego wybrałam współczesny? No bo chyba dlatego, że to jest najbardziej na chwilę obecną popularny kształt, bo jest cały stosunkowo młody. Tak z 2 lata ma. Chcę Wam teraz pokazać sam szkic, jak kryterii, na którym jest pobudowany albo polega kształt klasyczny migdał. I teraz Wam tutaj pokażę taką planszę programu szkoleniowego. Zobaczcie, widzicie? Mam tutaj paznokieć z lewa bardzo tunelowy. Zaś tutaj na dole widzimy, że paznokieć jest bardziej płaski, tak do 20-30% tunelu ma, a tu u góry widzimy ten sam tunelowy paznokieć, który jest pokazany z lewa. Więc zobaczcie, punkt, do którego my przedłużamy, powinien znaleźć się w danym kształcie, czyli w klasycznym migdale, na dolnej bocznej stronie. To jest dolna boczna strona paznokcia naturalnego, która jest widoczna z profilu. Kiedy odsuwamy opuszek, wtedy znajdujemy ten punkt wrostu i to jest właśnie ten punkt dolnej bocznej strony. Widzimy, na ile tak naprawdę musimy w dół opuścić szablon, żeby ten punkt, do którego chcemy przedłużyć, znalazł się na tej dolnej bocznej stronie. Zobaczcie, w przypadku płaskich paznokci tak naprawdę to pochylenie wcale nie jest takie drastyczne i dramatyczne. Więc tutaj akurat mam przedłużony paznokieć, który jest zrobiony pod na podobnym paznokciu, czyli na płaskim. Tu widzicie klasyczny migdał, dolna boczna strona jest idealnie równa. One zazwyczaj, nie zazwyczaj, w sumie zawsze klasyczne migdały są bardzo zawężone, czyli to jest kształt, który jest bardziej ekstremalny. Nie ma owalnych, klasycznych migdałków, takich bardziej zbliżonych do owalu, bo wtedy zawsze będzie dolna boczna strona wyglądała zupełnie inaczej niż tutaj. Więc zobaczcie, widzimy, że apex, czyli podłużna ta krzywizna, jest
ładna, prawda? Nie jest ten paznokieć bardzo garbaty. Ale w przypadku takich tunelowych paznokci, to sobie wyobrażacie, i jakbym tutaj dała jeszcze produkt, ten paznokieć wyglądałby bardzo, bardzo obło. On wyglądałby tak jak grzyb tak naprawdę, no ale dosłownie, taki orzeł, pazur. A w strefie stresu nie byłoby w ogóle tego produktu, albo byłoby go bardzo mało, to byłoby takie złudne, tak? Taka optyczna iluzja, czy jak to się mówi, nie? Więc każdy będzie mówił, o dlaczego jest taki garbaty, proszę mi wypiłować, a Wy będziecie widzieć, że już piłujecie i prawie widzicie tak naprawdę paznokieć naturalny, prawie nie ma produktu. Dlatego paznokcie klasyczne wyglądają ładnie, kształt, tylko na płaskich paznokciach. A zazwyczaj co my mamy? Mamy u dłoni zazwyczaj wskazujące są płaskie, rosnące w dół, a serdeczne są najbardziej tunelowe u jednej dłoni. Więc zazwyczaj wskazujące są ładne, a serdeczne są albo garbate, albo jeszcze wiecie jak robią? Szablon na prosto, a dolną boczną stronę robią skośno do góry. Takim po prostu skocznią. I to też wygląda nieestetycznie. Więc klasyczny migdał na tunelowych paznokciach nie wygląda estetycznie. Albo jest bardzo garbaty, tak jak tutaj pokazane jest, albo jest skocznią, dolna boczna strona do góry, co też nie jest ładne. Tutaj mam modelkę, która ma wskazujący paluszek, tunel tak z 20%, więc założyłam już szablon i będę przedłużała klasyczny migdał i przedłużę go żelem na jedną ratę Smoky Cover, czyli żel, który się w ogóle nie poziomuje. Dobrze. Zasłuchałaś się. Tak, zasłuchałam się, teraz patrzyłam na moje. A są jakieś pytania? Pytania na razie się nie pojawiają, ale moje drogie, już czas, żebym Wam powiedziała o tym, co dla Was przygotowaliśmy, bo mamy dla Was naprawdę dużo konkursów. Dokładnie. I teraz taka ważna uwaga. Dla tych osób, które chcą wziąć udział w konkursie naszym, takim największym, dzisiejszym, będzie potrzeba czujności przez cały nasz live. Potrzebuję, żebyście przygotowały sobie karteczkę i coś do pisania, albo w telefonie sobie notowały, bo będziemy dla Was mieć 13 pytań. W każdym odpowiedź A, B, C lub D. I chciałabym, żebyście sobie zapisywały każdą odpowiedź na bieżąco, bo ostatnie pytanie będzie potrzeba, żebyście zostawiły komentarz z wszystkimi odpowiedziami. I ta osoba, która pierwsza taki komentarz zostawi z wszystkimi odpowiedziami, ta wygra super, wspaniałą nagrodę. Ale oczywiście też prosimy Was o zostawianie od razu na bieżąco przy każdym pytaniu odpowiedzi, bo chcemy sprawdzić dzisiaj Waszą czujność i czy oglądacie nas właśnie z atencją. Także zaraz będzie pierwsze pytanie. Jak tylko Natalka mi da zielone światło, to pojawi się na ekranie. Otuściłam paznokieć, już nałożę sobie bazę, cieniutką warstwę. Otłuściłam cleanerem, potem dajecie Ultra Bond i dajecie cieniutką warstwę kauczukowej bazy. Lepiej, żeby baza była rzadka, bo wtedy szybciej tak naprawdę wchłania się, rozpływa się i nie musicie za długo wcierać, wiecie już, że od razu wszędzie ona dotrze i zostanie ładnie tak naprawdę wprowadzona w strukturę paznokcia, co też zwiększy potem przyczepność lepszą. Więc dajemy teraz do lampy na 30 sekund, potem tutaj założę do współczesnego migdału. Dajemy do lampki. No jeszcze informacja taka, że w pierwszych 30 minutach mieliśmy zdradzić, jak można skorzystać z naszego rabatu minus 20 na wszystko. Ładnie. Więc uwaga, uwaga, kochani, ten rabat będzie obowiązywał po zakończeniu naszego live'u do godziny 23:59 dzisiaj. Więc macie tak naprawdę czas od live'u do końca dnia na to, żeby zrobić zakupy z 20% rabatem na wszystko, co tylko chcecie. I na nową kolekcję. Żadnych ograniczeń. Żadnych ograniczeń. Możecie kupić ile chcecie, a mało tego, do zakupów za minimum 300 zł do wyboru możecie sobie gratis wybrać albo kalendarz, albo naszą oliwkę 10 ml. Nie musicie nic robić, wystarczy, że wpiszecie w komentarzu do zamówienia, co wybieracie. I to wszystko. Proste. Smoky Cover, jak zobaczycie sobie, to jest produkt, który w ogóle się nie poziomuje. Tak? Typu galaretka. Tylko, że powiedzmy nie taka gęsta, jak często właśnie słyszę i czytam na forach, że ciężko mam pracować takim produktem, bo robi górki, dolinki, dlatego warto wiedzieć, jak pracować pulsacyjnie tym produktem, żeby były te górki, dolinki mniejsze i nie wpływały potem Wam na efekt końcowy, że musicie potem po opiłowaniu dokładać, ale plusy takich żeli, które się nie poziomują, są takie, że po prostu temperatura nie wpływa na nie, one nie rozpływają się i nie zrywają skórki, można zrobić wszystkie cztery paznokcie
się naraz, włożyć do lampy i robić następną rączkę. W przypadku tego produktu można robić nawet bez szkieletu od razu, ponieważ klasyczny migdał nie wolno zaciskać. To jest następny tak naprawdę mały sekret, nie sekret, albo niuans, który jest ważny i często pomijany. W momencie, kiedy Wy zaciskacie paznokieć, zwiększa się tunel. Zwiększając się tunel, dolna boczna leci do góry. I wtedy mamy po prostu skocznię po utwardzaniu, dlatego klasyczne migdały się nie zaciskają, dlatego trzeba naprawdę bardzo dobrze założyć szablon, żeby punkt, do którego przedłużacie, był na linii dolnej bocznej stronie, patrząc oczywiście z profilu na paznokcie, nie półbokiem, prawda, a typowo profil na poziomie oka, oczu, dobrze mówię? Tak, dokładnie. Dobra, już jedziemy, tak. Pokazuję. I za chwilkę, jak Natalka skończy pokazywać, pokażemy nasze pierwsze pytanie i prosimy o odpowiedź 1 i odpowiedź 1A, 1B, C lub D. Cieniutką warstwę daję po całości, mieszam z bazą. Robię cieniutką warstwę po środku, taką linię, która pokazuje mi długość, którą wykonam. I potem łączę prawy bok z tą linią i potem lewy bok. Oczywiście staram się nie robić dużych zwisów, bo potem ciężko mi będzie przy piłowaniu. Czyli to jest ta nasza opisowa galaretka. Dokładnie. Staram się po powierzchni pracować. Tylko pamiętajcie, że też na to, na ile łatwo tym produktem się pracuje, wpływa konsystencja, czy on jest gęsty, czy rzadki. Smoky Cover, wersja plus, teraz im pracuję, jest średni. Nie jest bardzo rzadki, nie jest też mega gęsty. U nas gęściejszą galaretką jest Dry Cover, który się wykorzystuje do przedłużenia łożyska, wydłużenia jajeczka, tak, przy wręcz konstrukcyjnym. On naprawdę stoi w jednym miejscu i może być troszkę trudniej im pracować na przedłużenie paznokcie na jedną ratę i w ogóle jednolite przy paznokcie, bo trzeba trochę powoli im pracować. W przypadku Smoky Cover on jest rzadszy, więc lepiej im się pracuje, a w ogóle jeżeli mówimy o produktach, którymi najłatwiej się pracuje w tej kategorii, produktów, które się nie rozpływają i nie rozlewają, czyli nie poziomują się, to jest Combi Pink. To jest produkt, który jest najrzadszy z tej grupy, i CC, czyli Constant Clear. Dwa takich produkty. Więc jeżeli Wy zaczynacie tylko przygodę z produktami, które się nie poziomują, to ja radzę Wam kupić rzadsze. Combi Pink albo Constant Clear. One naprawdę sprawdzą się, ponieważ osoba, która jeszcze się uczy, to i tak zrobi dobrze, przez to, że one są takie lekkie. Takie strukturą mają trochę tak, wydaje się, że jest za rzadki i Wam się momentalnie rozpłynie, a tak się nie dzieje. Oczywiście na drugim miejscu Smoky Cover, Lumino Cover, teraz pokazuję wersję plus, on mniej piecze w lampce, więc to też jest ogromnym chyba plusem. Zobaczcie, mamy jedną stronę, wersję plus, no ogromnym plusem, że nie piecze w lampce. Z drugiej strony... Przepraszam, tylko malutka informacja, dziewczyny pytają, czy jest jakiś kod. Kochane, nie ma żadnego kodu, od zakończenia live będą wszystkie automatycznie ceny obniżone o 20%, po prostu ładujecie do koszyka, co chcecie i pyk. Nakładam na jedną ratę. Apex jest w połowie całego zbudowanego paznokcia. Pulsacyjnie sobie pracujecie tym produktem. Czy Smoky Cover piecze w lampie? Smoky Cover, oczywiście jak i wszystkie żele, oczywiście też może delikatnie piec. Jeżeli już porównywać Smoky Cover i Smoky Cover wersję plus, to właśnie to, co powiedziałam, wersję plus mniej piecze w lampce. I teraz ja nią pracuję. To jest Smoky Cover wersję plus. Natalko, daj informację, jak będziemy mogli pokazać nasze pytanie konkursowe, bo teraz nie chcę tutaj zakłócać widoku. Kiedy włożymy do lampy, żeby to się utwardziło całkowicie, to wtedy będziemy mogli. Super. Zobaczcie, jak pracuję delikatnie, ruchy moje są krótkie. Jak zrobię długi ruch, to mi się pociągnie cała struktura produktu za mną. Wiecie, to jest coś podobnego, jakbyście kremem, jak to się mówi, tak nakładali na tort i wyrównywali już powierzchniową tą warstwę. Tak. Wygładzali. Wygładzali, dokładnie. To wtedy też ostrożnie pracujecie po powierzchni, nie macie agresywnych ruchów, które Wam się wtapiają w strukturę, bo wtedy będziecie mieć góry, doliny. To jest bardzo podobne. Widzicie, ruchy są pulsacyjne, taką lekką wibracją i dzięki temu mam gładką strukturę, nie zwracając uwagi na to, że to jest żel, który się nie poziomuje.
Napiszcie nam w komentarzach, na co się czajecie w takim razie na naszą promocję minus 20%, co macie zamiar kupić i czy znajdzie się w waszym koszyczku nasza kolekcja Cherry Moon, bo jeżeli tak, to do każdego zestawu 5 ml lub 10 ml otrzymujecie piękną opaskę do spania. Natalka wam później pokaże. Tak. Jedna tutaj leży u nas na biureczku, na naszym łóżeczku tutaj romantycznym, walentynkowym. Dostajecie ją całkiem gratis, wystarczy kupić wszystkie lakierki, piątki albo dziesiątki. Wkładamy do lampy. Zestaw jest gotowy na sklepie, więc tak naprawdę tylko sobie klikacie, którą wersję i już wszystko jest. Tak, co? Nic, oni już teraz rozumiem. Możemy dać pytanie. Dwie minuty. Pytanie konkursowe, kochani. Pierwsze pytanie. W jakim wieku i gdzie Natalia była na swojej pierwszej randce? Widzicie, zrobiliśmy urodzinowo walentynkowe, tak. Czyli pytanie tak naprawdę mix. O mnie, mix, tak. Ale w wydaniu miłosnym. Jest pytanie. 16 trochę. Lat kino, 13 lat park rozrywki, C, 14 lat spacer, czy 18 lat restauracja? Piszcie teraz w komentarzach. A, fajne warianty wy musieliście. No. Jeden i jaka wersja A, B, C lub D? I macie na to czas w momencie, jak jest na ekranie ta tablica. I potem pamiętajcie, żeby sobie zanotować, bo na sam koniec i na Facebooku, i na YouTubie pierwsza osoba, która zostawi komentarz z wszystkimi poprawnymi odpowiedziami, dostanie turbą fajną nagrodę i powiem oczywiście jaką, ale to troszkę później, żeby spotęgować napięcie. A jeszcze, a jakie warianty jeszcze raz? No, kino, 16 lat, 13 tak. lat park rozrywki, 14 lat spacer, czy 18 lat restauracja. Fajnie. Ciekawe wymyśliliście. No, także... No, ale czekamy. Jeszcze macie dosłownie chwileczkę. Sama musiałam się zastanowić, jak mnie zapytaliście o to. A, widzisz. Pytacie, dwie czy, minuty, czy lampa jest dostępna. Zaraz wam wrzucam link na naszym czacie. Jest oczywiście dostępna nasza nowa lampa, super, która ma bardzo duże wejście, ma zwiększoną moc. Macie już link. Możecie sobie ją oczywiście zgarnąć z 20% rabatem dzisiaj. Wykorzystuję nasze szablony. Nową wersję, one są bardziej sztywne i są, mają bardzo mocny klej. Niektórych drażnią przez to, że rękawiczki się kleją, dlatego powinniście, jak pracujecie z w rękawiczkach, a każdy z Was pracuje w rękawiczkach, nie łapać szablon mocno w miejscu kleju, ale jeżeli Wam się już zdarza, to ruchy powinny być lekkie i szybko odrywające się, tak? Jeżeli Wy mocno złapiecie i przytrzymacie, to potem jest nawet nie, że szansa. Zawsze odrywiecie kawałek rękawiczki razem z klejem. Ale plusy są dobrego kleju te, że nigdy się nie rozkleją Wam w lampce i będą utrzymywać opuszek z tyłu, nawet u pań, które mają duży ten opuszek i na przykład u pań, które mają problemy z balansem wodnym, czyli ojej, mają mokre dłonie, ojej, po prostu. Pięknie to ujęłaś, bardzo elegancko. Pytacie o wysyłkę do Anglii. Oczywiście możecie mailowo się z nami skontaktować i już dziewczyny z naszego działu Was pokierują, jak można złożyć zamówienie. Także na spokojnie możecie też zamawiać do Anglii dzisiaj, tylko do 23.59 z rabatem minus 20%. Duży rabat, fajnie. Duży, fajny. Wiesz, a im więcej kupujesz, tym bardziej widzisz, ile to jest. No, a jak za 300 zł, to albo jeszcze oliwka, albo kalendarzyk w prezencie. Więc... Wyciągaj rączkę, jeszcze dotwardzamy potem, żeby było do 2 minut. I my teraz założymy szablon z Wami pod kombi. Kombi migdał, czyli współczesny, w naszym przypadku nazywa się kombi, bo u nas to jest taka cała grupa, w której może wyglądać tak samo i kwadrat z boku, i zamrożony kwadrat, i owal, tak? Ale najczęściej migdał się nazywa współczesny, jeżeli mówimy o takiej dostępności, żeby rozumieć, jak wygląda sam kształt. Wam już pokażę go. To jest trzecia grupa u nas i tutaj wygląda, to jest kombi migdał. Możecie sobie zobaczyć, tak? Tu jest kombi migdał. Czyli widzicie, apex jest bliżej skórek, podłużna krzywizna opada w dół, nie jest równoległa dolnej, bocznej stronie, więc można powiedzieć, że ten kształt, który często lubiany przez klientów jest, bo podłużna przez to, że opada, to przypomina naturalne paznokcie. Ale przez to, że apex, czyli ten punkt ciężkości jest bliżej skórek, te paznokcie tak naprawdę są bardziej trwalsze, i dłużej się noszą. Czyli tak naprawdę póki on Wam wzrośnie, to minie 2, 3, 4, 5 tygodni, w zależności jak oczywiście regenerują paznokcie. Ale ogólnie no starajcie się nie przyuczyć klientów przychodzić raz na 5, 6 tygodni. 3 tygodnie, 4 to jest maks. A człowiek teraz w epoce, nie wiem jak to się nazywa, bo jest epoka COVID-u. Mam nadzieję, że to będzie doba, nie epoka, tak. Bo to będzie za dużo. Tak naprawdę mam nadzieję, że to się szybko się skończy, ale teraz naprawdę klienci, wiem i słyszałam, że chodzą na uzupełnienie rzadko. Jakiego numeru pędzelka używasz? Do budowy, piątki.
Co zrobić, gdy... Możemy już pokazać górę. Ma bardzo szeroką płytkę paznokcia i jak zbudować jej zgrabny pazurek? Bardzo szeroką? Tak. Jeżeli klient ma bardzo szeroką płytkę, trzeba pierwsze dobrać odpowiedni kształt, który odpowiedni będzie do jej paznokcie i paluszka, ponieważ jeszcze może być, jeszcze inne fakty wpływają, tak? Szeroka to jest jedno, ale czy na przykład jest krótka ta płytka, czy opuszek jest duży, czy paluszki są krótkie i na przykład też pękate, to też wpływa wszystko na to, jaki kształt zrobić. Takim paniom zazwyczaj robimy kształt drugiej grupy, czyli ten. Czyli kształty, które wysmuklają strefę stresu. Tak? Druga grupa to jest konkursowy salonowy kwadrat, wersję salonową na uwadze, zawężony kwadrat. Najczęściej, jeżeli już widzimy, że płytka jest bardzo szeroka, no to zwykły kwadrat odradzamy. Owal albo najlepiej takiej panie to rosyjski migdał bym zrobiła. Oczywiście, że współczesny też będzie pasował, ale najbardziej wysmukla, czyli tak jakby zakłada taki gorset, na paznokieć zakładasz, nie? To jest właśnie druga grupa. Ta, właśnie, kiedy podłużna krzywizna jest równoległa dolnej bocznej stronie, to miejsce, czyli strefa stresu jest bardzo podciągnięte, to miejsce, tak, i wysmuklone. To ładnie wygląda, można tak powiedzieć, tak? Czyli tylko trzeba w... klienta przekonać do takiego kształtu, bo też to jest nie lada wyzwania czasem. Zobaczcie, już mam opiłowany paznokieć, bazę jest, dokładam szablon. Zakładając szablon, ja zawsze wycinam go, prawie zawsze, żeby idealnie był dopasowany do uśmiechu płytki naturalnej i żeby ładnie się ułożył tak naprawdę w C-krzywą też płytki naturalnej, żeby nie było tak, że boki są w innej płaszczyźnie niż paznokieć naturalny. Jeżeli będą w innych płaszczyznach, to będziemy mieć dziurki, przepiłowania, miejsca, które tak naprawdę potem pokażą się przy budowie, paznokcie będą nietrwałe i nieestetyczne. Paznokieć sztuczny powinien być przedłużeniem naturalnego, bez widocznych miejsc, gdzie się zaczyna sztuczny paznokieć, a nie tak, że my widzimy dziury, właśnie takie uskoki, trójkąty w strefie stresu. Dużo pytań. Czy wysyłamy do USA? Wysyłamy wszędzie. Wystarczy się z nami skontaktować. Wszędzie możemy wysyłać, myślę. Czy jak aplikować nowe pyłki? Później, podczas tego live, pokażemy Wam naszą nową kolekcję cudowną walentkową Cherry Moon. I Natalia też pokaże, jak aplikować nasze pyłeczki. Uśmiech teraz docinam szybciutko i boki. I teraz chciałabym, żeby planszę z komputera wrzucili, bo pokażę Wam właśnie, tutaj zobaczcie, jak sobie popatrzycie, to jest pokazane mniej więcej, najczęściej to nie są wszystkie błędy, tak, bo tego mamy o wiele więcej, tylko pokazuję Wam taki rąbek, odkrywam, bo dzisiaj mamy tyle tematów, że po prostu jakby się bardzo chciało. Oj tak. Wiecie, chciałabym mieć coś takiego czasowego, jak w Lesie Harry Pottera, tam jest Hermiona, tak. która właśnie w ostatniej części, że miała taką torebkę, z której miała wszystko. O. Nie pamiętam, jak się nazywa, torebeczka, w której były książki, ubrania, czyli taka, że jakieś zaklęcie rozszerzenia, czy coś takiego. Dobra. Ja bym chciała, tak, czasowo bym chciała, żeby w dwie godziny można było nauczyć i przekazać wiedzę, która tak naprawdę tygodniami można mówić, o której. Zobaczcie. Jeżeli Wy źle dotniecie, będziecie mieć słabo docięty uśmiech i boki za bardzo wytniecie, to będziecie mieć taki uskok, więc nie wolno, żeby coś takiego zostawało, ponieważ z przodu to wygląda na taką dziurę i jest zróżnicowanie grubości, wtedy takie paznokcie szybko odpadają, jak odrastają, bo widać to potem z drugiej strony, pękają właśnie w tym miejscu i potem haczy się włos, raz, dwa i w ciągu dwóch dni nie ma paznokcia po tej linii. A z drugiej strony to widać, że to jest bardzo nieestetyczne. Następna rzecz, która się tworzy, jeżeli nie wycinacie, a opuszki są bardzo duże, ponieważ są szkoły, które uczą nie wycinać szablonów, więc komuś można nie wycinać, nie zawsze. Ale są przypadki, które Ty koniecznie musisz dociąć szablon, bo inaczej będziesz miał nieestetyczne paznokcie i one będą mało trwałe. Więc jeżeli Wam szablon zakłada się na opuszek, bo on jest bardzo duży i tutaj widzimy szerokość, która tak naprawdę nie powinna być, bo to jest większa szerokość niż paznokieć naturalny, to miejsce dokładnie z drugiej perspektywy, czyli od tyłu, wygląda tak. Widzicie moją szczałeczkę? Czyli od drugiej strony widzimy dziurę i widzimy, że szablon jest w innej płaszczyźnie ułożony, w innej C-krzywej, innym łukiem, niż jest paznokieć naturalny. I w tym momencie, jeżeli ja przedłużę paznokcie, to ja będę to miejsce mieć o wiele bardziej szersze niż paznokieć naturalny. Będę miała albo łopatę, jeżeli to jest kwadrat, jeżeli to jest migdał, to będzie tutaj taka beczka. A jeżeli będę chciała uzyskać węższy paznokieć, to będę piłowała tą boczną stronę i co zrobię? Dziurę. No bo nie ma innej opcji, dziurę zrobisz, no ponieważ płaszczyzna zupełnie jest inna. Dlatego dbajcie o to, żeby było tak, szablon z prawa
aż po lewo, po całym polu C krzywej paznokcia powinien być w tej samej płaszczyźnie, co i paznokieć. Inaczej nie ma opcji. Więc docinanie to jest niezbędność. Więc po prostu weźcie, łyknijcie to i nauczcie się to robić szybko, bo profesjonalista robi już to szybko, a człowiek, który się uczy, robi to na początku długo. Ale lepiej, żeby była najpierw jakość, a potem prędkość, bo na odwrót to raczej nie pracuje, prawda? Muszę małe ogłoszenie parafialne, mogę? Tak, możesz. Piszecie, że jedna z Was napisała, Agnieszka, żeby poprawić ostrość. Kochana, na dole naszego live'u masz takie kółeczko z empatem. Jak sobie je klikniesz, to tam masz jakość. I często jest tak, że Facebook Wam redukuje jakość i na przykład Wam daje jakąś niższą. Możecie sobie tu zmienić na jakość HD i wtedy wszystko Wam się pięknie wyostrzy i będzie perfekcyjny widok. Także... Ponieważ ostrość my mamy tutaj taką, którą tak, nadajemy, mamy... to jest bardzo wysoka. Tak, tak. Docinamy, zobaczymy, wszystko widać. Docinanie szablonów też może być po różnemu, tak? W zależności od tego, jakie mamy opuszki. To może, mogą być uszki Mickey Mouse, to mogą być uszki francuskiego bulldoga, to mogą być zwykłe nacięcia. Dlaczego pierwszy pazurek nie był zaciskany, pyta Jagoda? Bo klasyczny migdał się nie zaciska. No w sumie tutaj odpowiadałam, więc możecie powtórzyć się, ale też pamiętajcie, że fajnie potem oglądać od początku live, bo być może dołączacie później i niektóre odpowiedzi już są omawiane. Klasyczny migdał się nie zaciska, ponieważ klasyczny migdał, dolna boczna strona powinna być równiusieńka, bo punkt, do którego przedłużamy, właśnie znajduje się na tej dolnej bocznej. Więc jeżeli my tak układamy szablon i jest równiusieńko, to w momencie zaciskania zwiększa się tunel paznokcia, czyli punkty wzrostu tak jakby idą w dół i równolegle z tym właśnie zjawiskiem dolne boczne, które były zbudowane na już szablonie, lecą do góry. Więc jeżeli był równy, ładny paznokieć, po zaciskaniu ten paznokieć potem jest skocznią. To tak samo jak sztylety się nie zaciska. Nie wolno zaciskać. Wiem, że uczą, ale to jest bezsensowne. Potem paznokcie idą do góry bardzo mocno i nikt nie umie zrozumieć dlaczego. Sztylety i klasyczny migdał to są dwa kształty, które się nie zaciska. Po prostu trzeba idealnie dostosować szablon. Czy live będzie zapisany? Będzie. Robimy. Ale oglądajcie lepiej go online, dlatego że mamy dla Was tyle konkursów, które odbywają się tylko tu i teraz, że później już nie będziecie mogli wziąć w nich udziału. Więc myślę, że to jest dobry moment niebawem na pokazanie drugiej tablicy konkursowej, ale to jak Natalka włoży do lampki, to wtedy pokażemy kolejne drugie pytanie. I pamiętajcie, żeby sobie zanotować. Mamy założony szablonik, widać wszystko. Tak, powiedzcie proszę, czy wszystko dobrze ostro widać? Piszą, że wszystko pięknie widać, więc super. Sobie te boki, zobaczcie, jeszcze jest taki malutki błąd, który często popełniają. Widzicie te rogi? One bardzo przeszkadzają, ich trzeba ściąć. Najgorsze, co może być, kiedy zaklejacie jeden na drugi, wtedy po prostu szablon leci w dół i nie ma po prostu możliwości, żeby nie poleciał w dół. Pamiętajcie o tym, że szablon trzyma się nie pod paznokciem, szablon się trzyma w tym miejscu, o dokładnie tu. O tu trzyma się szablon. I wtedy on jest stabilny, naprawdę, zobaczcie jak uderzam szablon. Widzicie? Ja biję ręką i on stoi. Więc uwierzcie, że jest bardzo stabilny, bo jest sklejony pod palcem. Nie tylko na końcówce, ale pod palcem. Tu, w tym miejscu. Tu jest najważniejsze miejsce do sklejania szablonu. Nawet końcówka nie jest ważna. To miejsce jest ważne. A zazwyczaj sklejałem tu, a tu cały szablon jest taki jakby nadęty, taki napuchnięty. I ta krzywa jest taka rozłożona. Paznokieć wtedy jest nieładny, niestetyczny, bo jest bardzo, bardzo pękaty w strefie stresu. Dobra? Zaczynam budować, ty możesz coś powiedzieć, bo buduję tak samo, tylko no, już innym produktem, który się poziomuje. Porcelan słon, czyli mlecznym, pięknym, uwielbiam go. Tak, nasze klientki też go uwielbiają, to jest jeden z naszych bestsellerów w każdym miesiącu. A ja w tym czasie powiem, jakie mamy nagrody w naszym właśnie konkursie z wiedzy na temat Natalki tak naprawdę, jej romantycznej strony. I tak, osoba, która pierwsza zostawi komentarz na koniec live'a z wszystkimi prawidłowymi odpowiedziami, czyli tam jeden, nie wiem, strzelam B, 2, D, to zupełnie Wam tutaj się nie sugerujcie, bo to był taki czysty strzał, wygrywa tak. Zestaw Cherry Moon, czyli nasze piękne kolorki plus nasze pyłki. Do tego piękna opaska oczywiście, nasza walentynkowa niespodzianka. Do tego fartuszek, nasz limited edition i zestaw hand spa z CBD. I to jest nasza nagroda na Facebooku. Natomiast na YouTubie pierwsza osoba może zgarnąć bilet na maraton nasz, który jest już w lutym
oraz kurs foto. To wszystko są szkolenia online, które możecie tutaj zgarnąć. 20, 21, 22 lutego spędzacie 3 dni z Natalką na szkoleniu i macie naprawdę ogrom wiedzy i to jest nasza nagroda na YouTube. Więc komentujcie, wybierajcie gdzie wolicie. Więc myślę, że nagrody są tutaj warte skorzystania, ale to oczywiście nie wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowaliśmy, ale bądźcie czujni. Natalko? Dzisiaj wybuchów żadnych nie planujemy. Nie, koniec z wybuchami. Tak, bo do tej pory przeżywamy nerwowo to, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu. To było fajne. No, z jednej strony było fajne, nas ogłuszyło, ale Wy przynajmniej słyszeliście i mieliście sekundkę. Muszę szybko działać, bo rozpływa się żel, bo dobra, to jest żel, który się pozimuje. I tutaj akurat, nie, akurat nie wiedziałeś o tym. I to jest akurat ten problem z tym żelem, że on płynie i on dyktuje Wam czas, a nie Wy. Więc zobaczcie, jak często robi się. Specjalnie teraz poczekałam. Jak robimy szkielet, potem tutaj zaczynałam takie, widzicie, rozpływają się takie bułeczki. Ja na to mówię takie cycuszki. W temacie walentynki. Więc przed włożeniem do lampy bardzo ważne, żebyście odciągnęli to do środka, bo potem Wam się po prostu jak zaciśnie szablon, paznokieć, to będziecie mieć bardzo mocno skrzywiony tunel, bo te wszystkie bułeczki i cycuszki po prostu wsunąć się do środka i zepsują Wam cały tunel. Widzicie, jak wysmukle od razu paznokieć? Więc przed włożeniem od razu tak lewo, prawo, poprawiacie, żeby nic nie było na skóreczkach, to jest też bardzo ważne i wkładamy do lampeczki na 30 sekund. Jeżeli chodzi o komentarze konkursowe na YouTubie, to po prawej stronie macie top chat, gdzie wszystkie komentarze sobie lecą i tam zostawiacie nam komentarz konkursowy. Tak? To teraz możemy pokazać drugie pytanie konkursowe na naszym ekranie. Tak, akurat, bo się tak, w najbardziej romantyczne według Natalii miejsce to A. Portofino we Włoszech, B. Paryż we Francji, C. Oslo w Norwegii, czy D. Barcelona w Hiszpanii. Zostawiajcie numerek 2 plus A, B, C lub D. Ale pytanie wymyśliliście. No, także czekamy na Wasze odpowiedzi. A mogę ja zapytać? No, a dużo jest osób, które jest właśnie nowych u nas na live i nigdy w życiu jeszcze nasze live nie oglądaliście i może nas nie znacie nawet jeszcze tak za bardzo. No napiszcie, ale tak naprawdę... To ciekawa jestem, ile takich osób jest. Też jestem ciekawa w sumie, ale tak naprawdę można strzelać też, przecież można. W Totka ludzie też strzelają w ciemno i nie wiedzą, jakie będą odpowiedzi, prawda? A ty po odpowiedziach? Więc, więc na tym polega hazard, czy jak to się nazywa, nie? No tutaj tak przewaga odpowiedzi, że Francja. No, wiem, że Natalia bardzo lubi Francję, wiem, ale czy to ta prawidłowa odpowiedź? Tego nie wiem. Wyciągamy. Czy wiem, ale nie mogę Wam powiedzieć, więc... Ściągamy szablonik. Już za chwileczkę znika nasz szablonik, już nie ma. Ręka? O, dokładnie. Tak, szablonik wyrzucamy, szablon... już widzimy, że mamy ściągnięty szablonik, budujemy teraz strukturę, czy robimy apel, który będzie bliżej skórek. Jedziemy. Na YouTubie mamy dużo osób, które nas oglądają pierwszy raz, także Was witamy bardzo gorąco. Jesteśmy? O, mamy tak. Nadzieję, że Wam się wszystko spodoba. Coś, że... Ostrość mi się zgubiła. O, jest już ostrość? Jest. Jest. Że dużo wiedzy przede wszystkim, także super, bardzo się cieszymy. Cieniutką warstwę, pamiętajcie, że to też jest ważna rzecz, znowu taki szczegół, ale ja uważam i zawsze o tym powtarzałam i będę powtarzać, że diabeł tkwi w szczegółach. Więc tutaj jest taki błąd często, problem, który zgłaszają kursanci, styliści, że często jak zaciskałem paznokieć, to odchodzi im po prostu jedna warstwa od drugiej. Czasem mówią, że to jest właśnie od bazy, ale potem się okazuje, że jednak to jest od szkieletu. I często tak się dzieje z przyczyn takich, że że Wy często pomijacie, bo to jest bardzo łatwe do pominięcia, taki etap. Kiedy utwardza się Wam szkielet, Wy musicie potem delikatnie wsmarować nowy produkt, który będziecie rozprowadzać, w dyspersję tego, który się utwardził. Widzicie, co robię? A potem nakładacie już strukturę. Wtedy nigdy Wam przy zacisku, przy piłowaniu, nawet jeżeli nie zaciskacie, nie odejdzie struktura paznokcia od szkieletu. A często to jest takie zapominane, bo szybko, już mam utwardzony, hop, nakładam żel i rozprowadzam. I to jest bardzo duży błąd. Pamiętajcie, żeby tego nie pomijać. No to ja skorzystam z takiej małej przerwy i powiem, że 20% rabatu na wszystko w naszym sklepie, tylko dzisiaj od zakończenia live'u do 23.59, więc... Pracuję teraz szybko, ponieważ to żel, który się poziomuje, więc postaram się go łapać. Dobrze. Łap. A Ty możesz mówić.
No, więc najbardziej polecam Wam teraz walentynkową naszą kolekcję Cherry Moon, bo jest naprawdę przepiękna. Mamy 6 cudownych odcieni, do tego pyłki, które są bardzo lśniące i cudownie się na paznokciach błyszczą i nie zahaczają, co jest bardzo ważne, bo struktura jest taka dosyć trójwymiarowa, więc to jest takie wyjątkowe, ale musicie to zobaczyć w później w naszym live'ie. Natalia będzie pokazywać zdobienia walentynkowe, proste, szybkie, właśnie z użyciem naszej nowej kolekcji. No nie wiem, jak tam jeden będzie na 100% prosty, szybki, a jeden może tam może nie będzie taki szybki, prosty. No zobaczymy. Kamila napisała, że ma 14 lat i zaczyna swoją przygodę ze stylizacją. Odwracamy rączkę. I teraz my odwracamy równolegle do stoliku. Wy tego teraz nie za bardzo zobaczycie. Trzymacie równolegle, żeby apex się ułożył idealnie po środku, bo żel poziomuje się. My mamy teraz tutaj bardzo gorącą. Tak. Czy rabat obowiązuje również u przedstawicieli? Tak. Natomiast musicie złożyć zamówienie i napisać, wybrać płatność za pobraniem. I wtedy właśnie przedstawiciel może do Was przyjechać. I możecie również skontaktować się z przedstawicielem teraz podczas live. Ile będzie trwał live? No myślimy, że tak o 22:30. Tak, będzie. I teraz wkładamy do lampy na 30 sekund, po czym zaciskamy. Bo ten już paznokieć można zaciskać i nawet trzeba. Dlaczego? Bo wtedy będzie ładniejszy tunel i bardziej wysmuklony, ale tunel przy strefie stresu, nie na końcówce. Bo tak wbrew pozorom, nam często się podobają paznokcie bardzo tunelowe na końcówce, właśnie takie kwadraty. Ładnie to wygląda bardzo, zwłaszcza bo w mistrzostwa wymagałem takich kształtów. Ale uwierzcie, że w praktyce takie duże tunele są bardzo niepraktyczne, ponieważ nie da się niczego wziąć, zwłaszcza jeżeli to są kwadraty. Przy migdałach my mamy boczne strony tak jakby uskok jest, tak, więc jest odsunięty do tyłu te rogi, więc tak naprawdę już nie odczuwamy tego tunelu tak mocno, a plus kombi albo współczesny opada w dół delikatnie kształt, więc też jest niwelowanie tunelu. Ale ja mówię o tunelu właśnie teraz w strefie stresu, czyli końcówka nie będzie miała dużego tunelu, więc będzie praktyczny kształt, ale strefa stresu powinna mieć taki tunel, wyciąga rączkę po 30 sekund, jaki ma płytka naturalny. A jeżeli chcemy wysmuklić, to możemy zacisnąć, żeby delikatnie nadać większy tunel tej strefie stresu i tym samym wysmuklić. Ale pamiętajcie, że nie możecie zacisnąć więcej jak 10-20% szerokości. Jak zaciśniecie więcej, może boleć i może być tak jakby powiedzmy efekt, jak to się mówi, że od zupełnie inną stronę, czyli negatywny. O. Negatywny efekt. Albo nie inaczej. Odwrotny efekt. Odwrotny efekt, właśnie. Czyli chciałoby się, żeby było dobrze, a wyjdzie Wam tak, że będą paznokcie bolały, będą pulsowały, może różne rzeczy mogą powstać, nawet może będziecie bardzo mocno dociskać, pęknąć żel. Więc takie osoby, którym takie coś się zdarzyło, często mówią, że zacisk to jest zło. A to nie jest zło. Zacisk to jest dobra rzecz, naprawdę, która bardzo pomaga, ale tylko naprawdę trzeba z głową i mądrością tego podchodzić. Jeszcze jedna rzecz. My wykorzystujemy klamerki, typowo takie nasze, które wykorzystują się do zaciskania. Zobaczcie sobie, tak dałem czoła czarną rękawiczkę, żeby było widać. Widzicie, że one mają boczne strony zawężone. Czyli te klamerki absolutnie nie bolą klienta, ponieważ większość nacisku swojego oni dałem na końcówkę. Czyli te klamerki, tak 20% zaciskałem strefę stresu, ale 80% końcówkę paznokcia. Czyli one są stworzone dokładnie do stworzenia ładnych migdałów, ale również i zawężonych kwadratów. A ta klamerka jest laureatką nagrody na targach, pamiętam. Więc to jest naprawdę autorski projekt Natalii i wyjątkowa zaciskarka. Tak, już mamy. Tak się zakłada. Im bardziej chcecie zawężone, tym bardziej w głąb dajecie klamerkę i dociskacie potem ją. No i ma ząbki, więc się nie zsuwa. Tylko, że musicie delikatnie pamiętać, że siłę docisku Wam tak naprawdę dyktuje ta gumka. Więc jeżeli widzicie, że macie za słaby, możecie ją zawinąć jeszcze raz. Mam troszkę słaby, więc pokażę, w jaki sposób to działa. Te gumki są bardzo mocne tak naprawdę. Będziemy mieć też dla Was konkurs na stylizację. Na ten konkurs, na zgłaszanie prac będziecie mieć czas, myślę, że cały tydzień nadchodzący. I to będzie konkurs na walentynkowe zdobienie inspirowane pracą Natalii dzisiejszą, ale to troszeczkę później, powiem Wam więcej szczegółów. Także to już jest drugi konkurs, który dla Was przygotowaliśmy dzisiaj. My dzisiaj jesteśmy bardzo spokojne.
No, ty jesteś taka jakaś spokojna, taka. Chyba muszę przynieść petardę do kolejnego wybuchu, żebyś trochę się. Ja mam bardzo dużo do powiedzenia. Bo ty się skupiasz dzisiaj. A bardzo mocno czasu. Mam, a tak naprawdę mam mało czasu, a jeszcze ty musisz tyle rzeczy nagadać. Bardzo, bo dużo. Więc dużo ja nie wiem, jak mam to wszystko wporcjować, a mam tutaj tyle jeszcze rzeczy do pokazania, które chcę pokazać, a nie mam czasu. To ja pokażę w takim razie trzecią tablicę konkursową. Na szybko. Możesz. Teraz nie możemy? Nie możecie. Teraz zaciskamy tunel. Tak, pokażcie górę. O, a ty możesz mówić. Zakładam i dociskam sekundkę już. Jednocześnie ze mną nie pójdziesz mówić. No tak, więc trzecie pytanie konkursowe niebawem pojawi się na ekranie. Pamiętajcie, żeby sobie notować, ponieważ na sam koniec będziemy czekać na wszystkie odpowiedzi w jednym komentarzu. Czyli na przykład 1C, 2B i tak dalej. No dobra, mamy trzecie pytanie. Teraz uwaga, teraz też zostawiacie komentarze bezpośrednio na to pytanie. W jakim wieku Natalia przeżyła swój pierwszy pocałunek? Odpowiedź A, 12 lat, odpowiedź B, 13 lat, odpowiedź C, 14 lat, czy odpowiedź D, 15 lat. No. A to masz w ogóle jakieś odpowiedzi poczytać, żeby tak śmiesznie odpowiedzi było? No ja je pokażę wszystkie na sam koniec. A gdzie dziewczyny tam piszą? Albo nie opatrzą? W komentarzach zostawiają. No to właśnie, to poczytaj mi kilka komentarzy, bo aż ciekawa jestem. Kto tam pisze jakie? 14 lat, że 15. No raczej, że taka starsza troszeczkę byłaś. No bo dlatego, że jestem taka w wieku, nie tak jeszcze 12 lat, to chyba w Barbie jeszcze się bawiło. Pamiętajcie, żeby pisać cyferkę i literkę. D, 15 lat. No tak właśnie celują w te wyższe nominały, że tak powiem. Aż ciekawa jestem w drugą stronę, niech napiszą. Co? Teraz wy napiszcie, proszę. Bo aż jestem ciekawa, ile wy lat mieliście swój pierwszy pocałunek? Po prostu jestem tak ciekawa, z ciekawości. Też takim 14, 15, 16, 17, jak teraz piszecie? No dobra, no to napiszcie. Ja pamiętam mój pierwszy pocałunek. To było po balu w 8 klasie podstawówki. Czyli też ten podobny wiek. Jeszcze. Tak. Boże, to było 100 lat temu. Ale na przykład często też są takie historie, że w przedszkolu na przykład tam jakiś chłopczyczek, tam właśnie. Nie wiem, na zasadzie policzek albo tam rączka, to takie pocałunki są bardzo śmieszne. Urocze. Właśnie nie pomyślałam o tym, że to przecież też może być pierwszy pocałunek. 15, 16, 15, 21, Marteczko! No proszę, 15. Aż takim, jak to się mówi, 16. Kujotem? O Matulu 13, nie byłam. Klaudia. Ile? Gagatku, 13. Adam, 15. No dobrze. Czyli widzę, dominuje 15. Jagoda 17. Tak. Ładna koszula, Nati. Trampki. Prawda? A tu akurat prezent od Gabi. No, buldożna, nie? Taka. Jak to powiedziałeś na nie? Rikitora? To jest koszula w Rikitory. W Rikitory. Koszula w Rikitory. Kto jest pierwszy raz na mnie, to ja mam dwóch buldogów francuskich. Riki i Thor. Tak. Więc jak ja nie mam siły wołać, to wołam po oddzielności do Rikitor. I niektórzy myślą, że to mam jednego psa, który ma na imię Rikitor. Nawet koszula jest w Rikitory. To będzie takie pytanie za 2 lata, na przykład na live'ie pojawi się takie pytanie, jak nazywa się ta koszula z live'a walentynkowego, to wtedy pamiętajcie, Rikitory. Fajnie. Dobrze, no to jedzie dalej. Mam nadzieję, że nie wyglądam zmęczona. Ty, jak taką kotę ściągnęłaś, to taka trochę gnijąca panna młoda. God, bajkę? Tak, oglądałam zarówno. Bardzo, no. Nie, dzisiaj dziewczynki, cały dzień szkolenie. To te biedne, myślę, że nasi kursanci dzisiejsi też oglądają. Na pewno. Jak my dzisiaj przygotowanie było, no to było szybko skończymy, bo musimy przygotować się do live'u. Wyciągamy. Już 2 minutki minęło. Jest utwardzony jeden i drugi, pięknie, zaciśnięty. Ściągam już klamereczkę. Zobaczcie sobie, jak pięknie jest zaciśnięty. Pokazuję Wam tunelik. O. Ten nasz porcelan słon jest cudowny. Tak. Jest taki mleczny, jak porcelana. Dokładnie. Chińska. Zobaczcie, widzicie, jaki ładny tutaj korytko jest ładne. Czyli idzie idealnie, cekrzywa, paznokcie naturalnego. Na końcówce już taka nie jest, ale widać, że jest ładnie uformowane. Minimum piłowania będzie. Ściągam ten szablon. Utwardzony już. Kiedy będzie kombi pink? Myślę, że już niedługo będzie. I drugie pytanie, jaki inny jest najbardziej do niego zbliżony? Do kombi pinku? Z poziomu niepoziomujących się żeli nie ma podobnego, ale z Easy Leveling to mamy Milky Rose, Bright Peach też będzie podobny. Mhm. Właśnie te dwa. Okay. Możemy włożyć lampę jeszcze na 10 sekund.
Kasia napisała, że miała swoją miłość w zerówce. Piękny blondynek Michał, ależ mnie cmokał. Fajne. Ale ja też pamiętam miłość z przedszkola. Tak, tak? Właśnie nie pamiętam, czy tam były pocałunki, ale, ale miłość pamiętam. Nie pamiętam imienia. Pamiętam, że miała fryzurę. Właśnie to jest dziwne. Pamiętam drobne, że detale czasem, ale na przykład takich jakichś... Nieistotne. Tak, dokładnie, ale jakichś takich ważnych rzeczy typu imię mogę nie zapamiętać. Pamiętam, miał taką fryzurę, jak teraz... Nie wiem, jak się nazywa to, szwedzki chłopczyk? Czy... Nie pamiętam. No. Taki właśnie, taki jest troszeczkę taki jakby... Na pieczarkę. Tak, a z tyłu taki ogonek. To na czeskiego piłkarza. Tak się nazywa? No, u nas tak się to nazywa. Ale napiszcie, jak wy znacie tę fryzurę, bo to w różnych regionach Polski różne są nazwy. Ciągamy dyskusję i będziemy piłowali. Dobrze. I tutaj akurat ja w sumie, jak zacznę piłować, właśnie nie mam tutaj ręczniczka, nie wzięłam sobie, ale to potem sobie zrobimy malutką przerwę i będziemy ze zdobieniami jechać. Więc... Piłowanie, tylko pokażę Wam, powiem o systemie. Zawsze musi być system. Ja piłuję zawsze bok, tak, przód, podłużne, krzywistne, poprzeczne, prawa, poprzeczne, lewe i potem dolne, boczne strony. Nigdy nie naruszam tej kolejności. Łatwiej wtedy jest naprawdę kontrolować każdy etap, który wykonujecie. Na rączkę, na boczek, nie ma tak. Garnek, czeski chlapacz. Taka nazwa tej fryzury. Garnek. Nazenka. Tak, czeski żagiel. O, wiedziałam, że mogę na Was liczyć. Czeska płetwa. Ja nie mogę. Czyli coś z Czechami związane, nie Szwecją. No. Czyli źle pamiętałam. Nie wiem, dlaczego ostrości nie ma. Nie łapie się ostrość w ogóle. O, nie. O, teraz jest. Jest? Tak. Tak mi się wydaje? Czy tak? Jest, dobra. To teraz będziemy piłowali, a Ty możesz sobie już pogadać. Dobrze. Tutaj była taka fajna odpowiedź, ale mi uciekła, pierwszy adorator delfiny w przedszkolu, w zerówce, to był Wojtek i przynosił od swojej mamy kolczyki i pierścionki dla niej, które pokryją mu zawinął. Ukradł mamie i przynosił delfinie. To jest dobre. Pokaż piłowanie krok po kroku, proszę, prosi Izabela. No wtedy my nie zrobimy z wami zdobień, bo jeszcze dużo rzeczy. Popatrzcie, ale wy widzicie go, ale wy widzicie w sumie, tak? Poczekajcie, mam tutaj, o! Układamy paluszek z profilu, wtedy ją widzimy, bo z głównej perspektywy my jej nie widzimy. Układamy sobie na 45 stopni, bo kombi migdał ma uskok. Tutaj, jeżeli popatrzycie sobie, to jest to, widzicie? 45 stopni. Coś nam się zacięło, chyba nam się transmisja przerwała. Przerwała? Tak piszą dziewczyny. Ale dajcie znać, czy na Facebooku, czy na YouTube. Czy chwilowe jesteśmy. Dobrze, czyli to było jakieś chwilowe po prostu zawieszenie. Czyli jesteśmy już, tak? Tak, tak. Już jest ok. Czyli na 45 stopni, widzicie? Żeby zrobić ten uskok. I tutaj już go mam, widzicie? Mm-hmm. Żeby dobrze go widzieć, gdzie on jest. No, gdzie ostrość cały czas gubi. Ja widzę, że ona się gubi, po prostu wiem o tym, bo widzę. Dobrze. Ale dziewczyny nie piszą, że coś jest nie tak, więc jest dobrze. Dobra. I ujemy tutaj tak samo. Tutaj mogę Wam jedną rzecz doradzić, taką fajną. Nie mam tutaj teraz ołówka, a w sumie mam nawet. Nie pomyślałabym. To sobie na szkoleniach często pomagam kursantom w taki sposób, bo wbrew pozorom kwadrat nie jest trudnym kształtem do wypiłowania, ale migdał, a zwłaszcza osób początkujących, jest bardzo trudny, ponieważ wy płaską powierzchnią musicie zrobić łuk boczny z lewa i z prawa. I często nie widzicie właśnie tej symetrii, tej końcówki. Więc bardzo ważne na początku zmatowić paznokieć, jeżeli się nie udaje migdał, tak? Dzielimy oś palca mamy na pół i mniej więcej dzielimy paznokieć też na pół. Widząc to po środku, tak? O. My piłując lewy bok, po prostu musimy lustrzano zrobić prawy bok. Dlaczego pomaga ta linia? Ponieważ jeżeli jej nie ma, to często to miejsce przesuwa się to w lewo, jeżeli piłuje z prawa, potem próbuje piłować z prawa, on przesuwa się w lewo, tak? I przez to paznokieć zaczyna być krzywym i cały czas krótszym i po prostu już wtedy ciężko wyprowadzić cokolwiek. Jeżeli zgubiła Wam się ostrość, to na dole macie takie kółeczko zębate. Kliknijcie tam sobie i tam możecie ustawić jakość. Ustawcie sobie na najwyższą albo taką prawie najwyższą i wszystko Wam się powinno wyostrzyć, bo niestety Facebook nam często zmniejsza tą jakość. Więc jeżeli też chcecie nie mieć takich problemów, to zapraszamy na YouTube, bo tam też live trwa. I tam nie ma takich problemów. Nie ma, bo właśnie na YouTubie ta jakość nam nie spada, więc dlatego to jest przewaga YouTube'a nad Facebookiem. No.
Patrzę. Mamy. I teraz tak, piłujemy podłużną krzywiznę. To kółeczko zębate się pojawia, jak najedziecie tam na dole transmisji na masek. Tutaj muszę sobie zrobić to, dać coś, bo to jest biały, wiesz? Myślę. Na razie rękawiczkę może jakąś. Bo jest biały i się zlewa z białym, wiesz? I nie widać po prostu. O, tak jest trochę lepiej. Ten system piłowania chyba możemy już wyłączyć. Z ekranu? Tak, nie możemy, bo jeszcze jest to. Zróbcie zdjęcie proszę jeszcze tego. Właśnie, podłużna krzywizna, to jest to. Podłużna krzywizna, widzicie, że pilnik tutaj utrzymuje w tej samej, z tym samym kątem, co jest podłużna krzywizna, pilnik trzyma identycznie. Potem go wyprostowuję, żeby spiłować ładnie apex, mając tutaj te kąty, widzicie, i potem opuszczam w dół. To jest bardzo ważne. Tutaj apex jest tak naprawdę bliżej skóreczek. Więc sobie piłuję. A ty możesz porozmawiać. Jaką gradację pilnika opracowywać żel? 180-240, zależy. Jaka długość, ile żelu jest. Nigdy nie wykorzystuję 150. To jest za bardzo agresywny pilnik. Jeżeli ktoś do nas teraz dołączył, to przypominam, że mamy dzisiaj wielką promocję z okazji naszego live'u i to jest -20% na wszystkie nasze produkty. I ta promocja... Teraz możemy już to wyłączyć, przepraszam, że Ci przerwałam. Nie szkodzi. I ta promocja rusza zaraz po zakończeniu live, o właśnie macie teraz na ekranie, i potrwa do 23.59, czyli macie tak naprawdę no niedużo czasu, ale wystarczająco, żeby spokojnie sobie do koszyczka załadować co tylko chcecie i za zakupy powyżej 300 zł dostajecie oliwkę lub kalendarz gratis. Dodatkowo przy zakupie naszej kolekcji Cherry Moon wystarczy, że wybierzecie po prostu lakierki, nasze 5 lub 10 ml. Możecie pokazać, przepraszam, że Ci przerwę, już to wystarczyło tylko na sekundkę, może cały czas już górę pokazywać. I dostajecie piękną opaskę do spania, więc tak naprawdę możecie dużo rzeczy zgarnąć dzisiaj, oprócz rabatu, więc myślę, że warto się skusić. No i polecam Wam kolekcję Cherry Moon, bo jest przepiękna, idealna na zbliżające się walentynki. Jaki żel najlepszy do metody bez piłowania? Wiedza. Ha! Nie żel. Problem jest z tym, że ja widzę, bo robię też kurs system po pracy, że kursanci często są nieprzygotowani do tego kursu i szukają zawsze, ja wiem, że tak człowiek działa, że on chciałby jakiegoś zaklęcia, cudnego narzędzia, cudnego produktu, który bierzesz i sam wszystko robi. Nie ma czegoś takiego. Bez wiedzy dobrej i praktyk, doświadczenia i zrozumienia właściwości produktu, żaden produkt nie będzie u Was bez piłowania. A jeżeli będziecie wiedzieć, i właściwości znać samego produktu, umieć z nim pracować, będziecie dobrą wiedzę mieć i doświadczenie z piłowania, nakładania budowy, czyli architektury paznokcia, to wtedy tak naprawdę i żel może być bez piłowania poziomujący się, i żel bez piłowania może być, który się nie poziomuje, akryżel bez piłowania i akry może być bez piłowania, czyli tak naprawdę wszystko. Tylko wszystko zależy od techniki. Dokładnie, od wiedzy. Czy jest jakiś przedstawiciel w UK? Tak, mamy naszego dystrybutora Design for Nails. Tak, nawet nie wiedziałam. No, oczywiście. Piłujemy, zbieramy do góry. Anna Janowska ma już cały zestaw Cherry Moon i zestaw i brokaty. Daj znać, jak Ci się sprawdza, bo myślę, że mamy feedback taki, że pokochałyście te kolory. Wszystkie tak naprawdę. Więc no jeszcze dzisiaj się pojawią w naszym live, Natalka będzie pokazywać zdobienia walentynkowe, więc warto, żebyście zostały. Do końca. Spiłowaliśmy prawe, bok lewy. Jeszcze jest taki ruch bardzo fajny. On ładnie Wam poprzeczną krzywiznę od apeksu do końcówki piłuje, kiedy utrzymujecie w taki sposób pilniczek i jedziecie przez całość. O, z boku to tak wygląda. O. Agnieszko, jeżeli masz problem z frezarką, to skontaktuj się proszę z naszym działem reklamacji. Jeżeli coś się spóźnia, to po prostu pisz. Dolna boczna. Kontaktuj się, na pewno rozwiążemy problem. Już niedługo myślę, że pojawi się kolejne pytanie, bo musimy się wyrobić w dzisiejszym live'ie. Pytanie z wiedzy o Natalce. Więc... Czekam na dobry moment, żeby...
Żeby zacząć. Ja piłuję na razie dolne boczne strony. Pamiętamy, że dziewczyny chcą widzieć, jak piłujesz. Nie piłujemy dolne boczne strony, patrząc od góry w taki sposób, bo zawsze są przepiłowane. Wy powinniście dolne boczne strony trzymać w taki sposób, żeby widzieć boczną stronę paznokcia. Czyli w taki sposób, widzicie? Ja wtedy widzę, ile mam spiłować, tak żeby ta linia była prościusieńka i równiutka. Tak, zobaczcie, tutaj położę na bok. I w taki sposób na łyżeczkę piłujecie. O. Ania pyta, czy można już mieć w koszyku produktu, czy dopiero po live. Ceny produktów zmniejszą się o 20% dopiero po naszym live'ie. Więc jak teraz zapakujecie do koszyka, to nie gwarantuję Wam, że po live'ie Wam nie wyrzuci tych rzeczy i będziecie musieli robić to od nowa. Więc lepiej poczekać do końca i wtedy spokojnie sobie zrobić zakupy. Mamy jedną stronę. Czy na maraton online jest rabat? Nie, na maraton nie mamy rabatu. O, utrzymuję. Tak. Dobrze, co my tu mamy jeszcze? Jakie polecacie, panie pochłaniacze? No my polecamy Afinię u nas w naszym studiu szkoleniowym. Teraz właśnie mogłam włączyć, tylko że jak ją włączę, to będzie duży dźwięk. A ostatnio było za mało dźwięku. O, słyszycie? To ja nasza tutaj Afinia zrobić? Tutaj pochłania. O. Ktoś ostatnio pisał, że muszkę owocówkę wciągnęło. O, tu. I sobie piłujecie. Fajny taki trik Wam powiem, bo często już się... Już wyłącz tą, bo tu mi tutaj świszczy powiatrem i mi leci do oczu. Nie, żartuję, nic mi nie leci. No to ładnie, ale... daleko jesteś. Nie, ale bo dziewczyny zobaczcie, może jaki, przeszkadzać. Jaki jest trik? Wy, często jest tak, że prawie zawsze szczoteczka się zakurza i zapyla, więc naprawdę ciężko ją wyczyścić. Ja włączam wtedy na maksa pochłaniacz i biorę, o tak robię szczoteczką, o pochłaniacz. I wtedy wszystkie brokaty, pyły, kurze, wszystko wychodzi z tej szczoteczki, ona od razu jest jak nowiusieńka. Nasza piękna pingwinek. Tak. Szczoteczka. Dokładnie. Nie, rabat nie obowiązuje u dystrybutora, on jest tylko w naszym sklepie online i tylko dzisiaj po zakończeniu live do 23.59. Ja myślę, że możemy teraz szybko wrzucić pytanie numer 4. Tak, sekundkę. Wrzucaj. Ile lat Natalia jest w stałym związku? A. 14 lat razem, w tym 8 po ślubie. 5 lat razem, w tym 4 po ślubie. 5 lat razem na kocią łapę. Miał. Czy jest spełnioną singielką? Odpowiedź D. Zostawiajcie teraz numerek i odpowiedź A, B, C lub D. No i zapiszcie też sobie, żeby na koniec wpisać nam to w komentarzu. To jest dobre. No, póki jest na ekranie, to możecie zostawiać odpowiedzi. Więc czekamy. Na razie nie musicie podawać nam wszystkich. Wystarczy tylko do tego pytania, a na sam koniec będzie taki 13-pytaniowy maraton. I wszystko w jednym komentarzu. I pierwsza osoba, która to nam zostawi na Facebooku i na YouTubie, dostanie super nagrody, więc warto. Kod, nie ma kodu żadnego na rabat. Automatycznie nasze produkty zmniejszą się po live o 20%. Wszystkie produkty, więc warto zrobić zakupy. Tutaj piły identycznie. Podłużna była, teraz poprzeczna. No widzę, że 4A. 4C się pojawiło, czyli 14 lat po ślubie. Kocia łapa też się pojawiła. Kocia łapa, co to znaczy? Na kocią łapę to znaczy bez żadnej legalizacji związku. Tak po prostu sobie o. Będę wiedziała, jak to się nie nazywa. Znałaś takiego nie. Myślenia? Takiego, że kocia łapa to nie. O kurczę. To jest taki jeden z moich ulubionych. Na kocią łapę. 4B. No, takie logiczne w sumie. Trochę. Ja właśnie nie wiem, skąd się to wzięło. Na kocią łapę. I teraz na równiusieńko. Łączymy dolno-boczną z końcówką paznokcia. Tak. Dlatego mówiłam na początku, że warto oglądać nasz live z uwagą, bo te pytania będą się pojawiać, więc ci, którzy są z nami cały czas, mają szansę wygrać super nagrody. I co jeszcze? Tak. No i jeszcze... Poprawiamy dolną-boczną cały czas. Łączymy i potem dopieszczamy paznokcik. Jeszcze przypomnę, że do zakupów za minimum 300 zł dostajecie oliwkę lub kalendarz do wyboru w prezencie. Piszcie w komentarzu, co wybieracie. Więc dużo prezentów dzisiaj, urodzinowo-walentynkowych. I taka cisza. Bo ja czytam teraz komentarze.
czytam o twojej miłości. A powiedz, możesz mi odpowiedzieć? Tam, no w sensie, poczekaj, co tam jest? No, że głównie, że właśnie jesteś 14 lat razem, w tym 8 po ślubie. Ale nie pojawiło się na przykład, że jesteś spełnioną singielką, więc no, chyba możemy to już oficjalnie ogłosić, że nie jesteś singielką. No. Poprawiamy i teraz dopieszczamy. Dopieszczanie to jest, kiedy wy gładko już dotykacie pilnikiem powierzchni. Lekko i tylko pilnikiem 240, nie blokiem polerskim. Ja myślę sobie, czy zrobić taki live, bo często pojawiają się pytania co do piłowania i żeby pokazać prawidłowo piłowanie i każdy jego szczegół, to trzeba naprawdę z 2 godziny tylko mówić o piłowaniu, o detale i mieć kilka ujęć, nie tylko kamerka górna. Więc moje pytanie do was, czy chcielibyście live, który wam wytłumaczy piłowanie różnych salonowych kształtów, systemów, które istnieją i pokazać wam z różnych perspektyw, czyli góra, bok i przód. To jest bardzo ważne. 3 perspektywy, żebyście zobaczyli każdy detal, który wykonujemy, bo teraz z górnej kamerki tak naprawdę wszystkiego nie zobaczycie. No dajcie znać w komentarzach. To tak pamiętajcie, że tylko samo piłowanie jest 2 godziny. O Jezu, to byśmy tutaj... Tłumaczenia. No a jak chcecie się nauczyć? No. Wszystko niestety, co jest jakościowe, wymaga czasu i... edukacji, wiecie, to jest na zasadzie, to moja babcia kiedyś opowiadała, że właśnie tak jak mężczyźni są przekonani, że kobieta po porodzie jest taka piękna, ładna, umalowana, nakręcone tak, włosy. No. Ale dawno, dawno, tak, teraz no. To raczej już puszczają mężów też i oni przekonują się, że tak pięknie to nie wygląda. Aha. Więc to tak samo zrobienie paznokci w ogóle mi się daje z wszystkiego, w każdym zawodzie, że pięknie, ładnie, cudownie, to końcowy efekt, raz, dwa, po górkach przebiegliśmy się i koniec. Ale żeby, jeżeli rozłożyć to na czynniki pierwsze i o nich mówić i opowiadać, dać i zwracać uwagę, to naprawdę bardzo długo trwa. To nie jest hopciu i to nie jest na godzinkę, a nie czasem na 2. Live będzie zapisany, więc możecie sobie do tych treści edukacyjnych włożyć. Poprawiamy od tyłu, wy tego nie widzicie, czyli w taki sposób poprawiamy kształt, czy jest, nie wiem, to tego nie zobaczycie, czyli od tyłu bierzecie paznokieć i poprawiacie. Widzicie, że troszkę jest w tą stronę, więc ja z lewej strony sobie poprawię go. Czyli patrzycie, dajcie górną kamerkę. Nie górną, przepraszam, z przodu. O, czyli patrzymy w takiej pozycji, tak? Klient do nas tak daje rączki i my sobie poprawiamy. Można w taki sposób, ale lepiej odwrócić. Wtedy widzicie cały paluszek, widzicie linię skórek, jak wygląda i wtedy macie szansę zrobić idealnie równiutko. Dużo mamy chętnych na kurs z piłowania. Bo tak by to można było nazwać, live kurs. O. No dobra, no to zapisujemy sobie w naszym kajeciku, w naszym kalendarzu słowiankowym. Możecie taki zgarnąć za zakupy za minimum 300 zł dzisiaj. Jak pięknie to ubrałam. Właśnie nie mamy dzisiaj, żeby pokazać. Tak, ale właśnie chciałam powiedzieć, bo pytacie, co warto kupić, bo jest z nami dużo osób, które są nowe. Tak. Mamy dużo takich bestsellerowych superproduktów, które kupujecie w kółko od dawna, dawna, ale taka nasza gorąca nowość, która nam się cudownie przyjęła i pokochałyście ją, to jest zestaw z Hand Spa z CBD. I to jest coś, co Wam pokażemy troszeczkę później, ale to jest coś, co naprawdę... A macie go tutaj? No właśnie tutaj nie mamy, mamy tylko samą oliwkę. Ale po przerwie, go przeniesiemy wam, mamy, bo tak muszę śliczny zestaw wysprzątać po kurzu. Tak, mamy śliczny zestaw w takim lnianym woreczku i tam macie remover do skórek i oliwkę. Dokładnie. Zobaczcie, jaki trzeba paluszek. I jeżeli ja chcę zobaczyć przód, to ja opuszczę o tak i widzę całą linię poprzecznej krzywizny na samej końcówce, czyli tunelu. I widzę, jakie nierówności mam, żeby je poprawić. Pilniczek mam teraz na 240 i moje ruchy to są takie, no odczuwasz, prawda? Takie głaskanie, takie lekkie one są, nieagresywne. Soon we will have an international class, so don't worry, be patient and wait for us. Soon we will be in English. No to tak odpowiadam tutaj na... Chcą po angielsku! Tak, bo ktoś tu właśnie mówi, że bardzo nie może się doczekać, jak będą tłumaczenia naszych kursów, ale to już bardzo niedługo, więc wszystko przed Wami. Teraz Wam pokażę dolne boczne, jak wyglądają. Już dopiściłam. Nie pokazujemy górę, bo i tak chcę, żebyście zobaczyli, jak ja trzymam oczy, jak trzymam pilnik i paznokieć do siebie, tak? Z górnej kamerki tego nie widać, a to jest bardzo ważne.
Czy przerwa będziemy mieć niedługo, czy jeszcze za długo? Nie, już pokrywam topem, więc tak myślę, że 5 minut mamy przerwę. Dobrze. I zaczynamy zdobienie. Dobrze, to ja bym chciała teraz puścić jeszcze kolejne pytanie, piąte już. Takie moje ulubione. Twoje ulubione? Moje ulubione, no właśnie. Też ciekawa jestem. Jak ma na imię mąż Natalii? Dmitrij? Ja nie mogę, to jest dobre. Sergi? C. Borys? Czy D. Wiktor? No i teraz taka zagwozdka, kochani. Zostawiajcie komentarze. A poczytasz mi potem odpowiedzi? Takie po prostu tam ludzie najczęściej głosują, bo to jest fajne pytanie. No, jesteśmy ciekawi. A teraz możecie pokazać, trzeba chwilkę, żeby, no sobie możemy z góry pokazać, bo chcę pokazać podłużną krzywiznę, boczne, dolne strony tego kształtu. Jeżeli macie jakiekolwiek problemy z naszymi buteleczkami do removera, to piszcie do nas, do działu reklamacji, a my już bardzo niedługo będziemy mieć dla Was super nowe opakowania, które będą jeszcze bardziej wytrzymałe i będą pięknie też wyglądały, więc no, dokładnie. Dosłownie po paru dni potrzebujemy, żeby już Wam je udostępnić. Więc widzicie? Dolna, boczna strona jest idealnie równa. W tej samej tak naprawdę płaszczyźnie, co płytka naturalna, jest jej przedłużeniem i punkt, do którego przedłużamy, znajduje się na niej. Jeżeli bym zacisnęła paznokieć, to ta dolna boczna, która jest idealnie równa, po prostu poleciałaby do góry. Z górnej perspektywy wygląda tak, widzicie, klasyczne migdały zawsze są mega zawężone tutaj. Druga strona, tak samo, oj, tutaj paluszek mi się tak nie wykręca, więc może być, o. Też widzimy, że jest równiusieńko. Czy teraz ja matowię paznokcie, jeden i drugi. Tutaj też chyba wszystko było widać. Widzimy, dolna boczna jest równa, podłużna krzywizna opada. Widzimy, że jest delikatny uskok i widzimy, że apeks jest bliżej skórek. Teraz pokrywam paznokcie topem. I pokryję topem jakim? Unicornem? A właśnie nie, nie zgadłaś. Velvetem? Nie, nie zgadłaś. Matem? A co się tak źle idzie dzisiaj? Labelem? Nie! Naprawdę na końcu powiesz? Nie, na końcu powiesz? No wipe'em może, naszym najlepszym? Nie. No patrzcie, jak wkręca mnie. Ty podpowiadam. Holo! 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 Dokładnie, pokażę Wam hit tak naprawdę, ponieważ każda stylistka to wykorzystuje, która zna nas i na nasze produkty. Ja we wszystkich zdobieniach teraz, które przygotowuję dla Was i które niedługo się pojawią, wykorzystuję go. On wygląda przecudownie na czarnych, ciemnych kolorach, na jasnych pastelach przecudownie. Naprawdę minimum trzeba zdobienie, żeby wyglądało to bogato na tym topie. I to jest to właśnie holo. No i właśnie specjalnie tak mówiłam, bo teraz dziewczyny by zapamiętają, że to jest super, bardzo dobry, najlepszy top. Czyli zawsze jest jakiś plus. A wyobraź sobie, że twój mąż ma na imię Borys. Tak się takie pytania najczęściej padają, odpowiedzi. Najczęściej? Borys? No, tak. Borys. A żartowałam, a nie. Żartowałaś czy nie? Wkręcam cię, nie. Wkręcasz, Borys. Ja już tak myślę sobie, ojoj, no, naprawdę. No, króluje tutaj, że... No nie wiem, nie mówię, na razie nie zdradzam. Gdzie jest moje holo? Jest, dobra. Tak, dziewczyny piszą, że mają ten Boże, że mają ten top i jest genialny, nasz top holo. Dzisiaj też jest 20% taniej, więc zobaczcie, przetestujcie. Mam, jest boski. Pisze Jolka. Ja go uwielbiam. A wiecie, jak na pastelach ładnie wygląda? Wydawałoby się, tylko na ciemnych ładnie wygląda. Nie, wygląda na wszystkich kolorach ładnie. Tak, matowie. I teraz nakładam top. Oczywiście lepiej wszystko ładnie odpylić i wytrzeć. Teraz to zrobimy. Teraz go nałożę. Utwardzi się. Monika pyta, czy w Niemczech można kupić nasze produkty. Kochana, już niedługo będziemy mieć dystrybutora w Niemczech, ale teraz możesz zamówić. Możemy górę pokazywać. Z naszego sklepu polskiego. Wysyłamy na cały świat tak naprawdę, więc możecie zamawiać gdzie chcecie. Piękny paznokcik mamy. Porcelanka też wygląda bardzo ciekawie. Ładnie, o. Widzicie, ona jest taka mleczno-biała. Tak, jest troszeczkę transparentna, no dokładnie taka jak chińska, taka cieniusieńka porcelana. Piękna. Zdobienie wygląda też bardzo ładnie. Mamy też bazę do paznokci kauczukową, ale ona jest też, ma w sobie windzie twarde, więc ona bardzo dobrze wzmacnia paznokieć. Nazywa się u nas Porcelain Base.
A żel, ten, który teraz budowałam, nazywa się porcelan słon. Dokładnie. Pytacie, czy pojawiło się ogłoszenie konkursu na szkolenie indywidualne z Natalką? Tak, było pod naszym filmem sweterkowym, które też znajdziecie na naszym YouTubie. Możecie sobie obejrzeć, nauczyć się. Ile będzie trwał live? No, myślę, że tak do 22:30 potrwa. Który top najpiękniej błyszczy i jest twardy, nie będzie na nim zarysowań? No ja myślę, że glam top tak najładniej się mieni. Jeżeli mienie, to tak, a jeżeli błyszczy, to top no wipe. Po prostu błyszczy. Tak, no bo tam są drobinki w glamie, więc on tak po prostu lśni i skierkuje. A teraz Natalka pokrywa pazurek naszym Holo Velvet. Czyli on będzie u nas matowy. Tak, bo on teraz wygląda na lśniący, tak jak top no wipe. Można go też pokryć w sumie, tak. Bo może tak zrobię. Można go też pokryć topem no wipe'em, będzie błyszczał. Tak. Ale właśnie jak kiedy widzicie, matowy jest tak. Cudowny. Teraz te drobinki lśnią właśnie holograficznie, ale kiedy utwardzimy w lampce, one zrobią się takie oszronione. Więc to będzie przepiękny efekt. Promocja nasza minus 20% jest po zakończeniu live do 23:59. Więc na razie oglądajcie w skupieniu, nie pakujcie do koszyczków nic, poczekajcie do zakończenia live'u i wtedy szybciutko i do koszyczka Cherry Moon polecam. Wkładamy teraz do lampy na 60 sekund, żeby to się utwardziło nam. To może teraz jeszcze pytanko damy w takim razie. Może pytanko i w sumie tutaj będę musiała mieć przerwę jakieś 2 minutki, żeby wysprzątać sobie, no bo nie mogłam pochłaniacza włączyć, więc to ja mam tutaj. Mam tutaj takie, wiecie, takie to wygląda jak co? Jak co? Zastanówmy się. Czy biały proszek do wciągania nosem? Nie, skądże, to tylko opiłki. Jak byłam w Holandii, to widziałam właśnie w Amsterdamie, taki w sklepach suwenirami, tak, taki właśnie do wciągania różne rurki i one są w kształtach różne, na przykład odkurzacza. Dlaczego mi nie odkurzacza, kupiłaś? Naprawdę odkurzacza, takie metaliczne rureczka w kształcie odkurzacza. Jak następnym razem będziesz, to ja zamawiam i pokażę na live'ie. Ile lat Natalia skończyła w poprzednim tygodniu? 30, odpowiedź A, B, 35, C, 33, czy D, 29. Teraz zostawiacie odpowiedź szybciutko w komentarzu na Facebooku, na YouTubie i zapiszcie sobie w kajeciku, żeby na koniec wszystkie odpowiedzi wprowadzić w jednym komentarzu. A jakie były odpowiedzi? Jest 30, 35, 35, 33 i 29. Boże, jak ja bym chciała tam jedną cyfrę z tego. Ja chciałabym, żeby cały czas one się powtarzały. Ja bym chciała właśnie, żeby to było, wiecie, jak ten film Dzień tego świstaka, no. Żeby cały czas było jedno i to samo, jedno w kółko. Tak byś chciała? No chciałabym tam jedną z tych, no. Wyobraź sobie najgorszy dzień, na przykład nasz nieudany live ostatni w zeszłym tygodniu i że to się powtarza codziennie. No nie dałabyś rady. A powiem ci, że tak źle się nie czułam wtedy. Nie wiem, może to tak zadziałało twój bubo, że miałam takie ucho. Tak. A ty wiesz, że mi północy taki miał dźwięk, jakby mi po prostu jakaś turbina cały czas. Ja miałam takie mi. A ja miałam takie uuu, ty pi. Takie pu i takie pi. No było. Nie, to było straszne. To było robimy straszne. Teraz 5 minut przerwy? Pokażę jeszcze może z góry, jak wyglądają teraz. Właśnie teraz, jak się nam nasze wypiekły, nasze pazurki. Góra. O, widzicie? To jest coś, co turbo szybko można zrobić przepiękne. Do tego dodaj, nie wiem, linię złotą, tak. Dwa zawijaski i masz zdobienie gotowe. No tutaj, tutaj widać troszkę, bo to jest, światło jest za dużo trochę u nas. I ten biały jest jakby przypalony, ale na przykład tutaj widać. Już. Widać, prawda? Jak wygląda holo na porcelanie. Tak. Na żywo wygląda naprawdę pięknie, bo jest mleczny. To nie jest taki biały kolor, to jest mleczny kolor. Dobra, to robimy ile tam? 5 minut przerwy. 5 minut przerwy, ja tutaj wysprzątam, zmienię rękawiczki i malujemy. I pokażemy wam zestaw nasz CBD, który jest bestsellerem. Dokładnie, i jeszcze coś mieliśmy, już zapomniałam. Opaskę jeszcze pokażemy, założę ją na głowę. Tak, założę sobie, pójdę spać. Jeszcze sekundka, mój mąż miał pomysł, żeby tutaj... już chyba odpowiedziałam na jedno pytanie. Oj tam. Niechcący. A kto go wie, może były? Żeby napisać tutaj, co tu jest napisane? I'll be dreaming of you. A on chciał napisać, I'll be back. Tak, idę spać, I'll be back, wrócę. I'll be back, Terminator. Ja nie wiem, czy to byłoby lepsze, to byłoby śmieszniejsze. Dobra. No właśnie.
Właśnie, a jeszcze, póki będzie 5 minut przerwy, napiszcie, tak? Jakie byście mieli pomysły, żeby tak na takiej opasce napisać? Jakie by hasełko byłoby śmieszne i fajne? To żeby tak się już nie było, jak się obudzę. No. To by było dobre. Dobra, 5 minut przerwy. Tak, do zobaczenia. Do zobaczenia.
Wycinanie gąbek nie jest szybkie, ale jest jakościowe. Okrągłe gąbki są szybkie, ale nie są jakościowe, tak? Więc w tym przypadku połączyłam te dwie rzeczy i mi się wydaje, że to sprawdzi się idealnie.
Jesteśmy! Tak, wróciliśmy! I zobaczcie na nasze łóżeczko, bo to jak, ja nie wiem, czy wy widzicie, że to jest w ogóle łóżko. No, takie. To jest takie łóżko, romantyczne, takie. Romantyczne czy erotyczne? Bo to jest... Romantyczno-erotyczne, bo to walentyki. Granice, nie wiem, cienko bardzo. Tak. Ale widzicie, co się pojawiło? Nasz właśnie, nasz zestawik CBD. Czyli my tutaj mamy taki piękną, mamy piękny taki woreczek, w którym mamy patyczki. Tak, bo to jest taki zestaw, który można stosować w domu jako zestaw Health Spa, a można stosować w salonie. Dokładnie. Więc jeżeli chcecie w domu, to te patyczki Wam pomogą. Tak, no takie zwykłe patyczki na zasadzie takie, o, już nie wyciągam, bo tam się zahaczyły, tak. Takie. I mamy zestawik, zobaczcie, widzicie? Nie wiem, czy dobrze widać, chyba dobrze Powiesz widać. Powiesz nam tak pokrótce o tych produktach, tak dosłownie po minutce? 3 sekundy. Tak. 3 sekundy. Oliweczka naprawdę organiczna, bardzo, bardzo regeneruje i zmniejsza stany zapalne, o ile takie są, a zwłaszcza kiedy mamy, robi manikir głęboko, jeżeli w salonie robicie taki. Oczywiście w domu to też super, jak znaleźć, jeżeli ktoś sobie też dłuższy czas nie ma możliwości przyjść do stylisty, a skórki często zarastają i są panie, u których są bardzo suche i one tak jakby się rozrywają, powstają zadziorki. To jest bardzo nieprzyjemne, bolesne i często powstają właśnie stany zapalne. Ta oliwka będzie idealnym rozwiązaniem. A remover, właśnie taki serum remover, jest z kwasem, dlatego bardzo dobrze usuwa cały nabłonek oraz zwiększa górną skórkę. Nie całkowicie ją usuwa. Jeżeli macie na pół paznokcie zarośniętą skórę, to on Wam nie usunie. Ale naprawdę przy pracy salonowej bardzo pomaga, ponieważ Wy, jeżeli macie klienta, który nie ma bardzo zarośniętych skórek, to tak naprawdę możecie zrobić cały manikir jednym frezem gąbką. Jeżeli macie trochę więcej skórki, to możecie potem delikatnie wyciąć nożyczkami resztę, co Wam zostanie, ponieważ bardzo dużo usuwa się dzięki właśnie removerzu. I potem pani, która w domu to już ma, to ona tylko utrzymuje w tym samym stanie te paznokcie cały czas. Nie dopuszcza, żeby ta skóra znowu zarosła na pół paznokcia. Więc naprawdę to jest duży pomocnik w salonie. A jeżeli mamy właśnie, tak jak powiedziałam, delikatne i średnie skórki, to tylko ta oliwka, remover, przepraszam, jeden frez, gąbka i oliwka. Bardzo skróca czas pracy, bo dobrze wiecie, że w salonie przy wykonaniu hybrydy manikir jest już tak jakby wliczony i my staramy się w godzinę zrobić całość. A co w przypadku, kiedy mamy bardzo, bardzo, bardzo trudne skórki, to musimy naprawdę przy nich napracować się, więc taki remover nam skraca czas pracy. A przy idealnych skórkach lub średnich, to naprawdę w 5 minut macie całość. Uwierzcie po prostu mi, zróbcie jeden raz i mi się wydaje, że przekonacie w 100%. Możecie zobaczyć ten manikir, to jest Express Manikir się nazywa. Jest u nas filmik, jak wykorzystać remover z gąbką frezem na Facebooku. Nie wiem, trzeba się cofnąć chyba z tydzień czy dwa tygodnie do tyłu, mniej więcej. I zobaczcie, jak wykonuje się naprawdę mega szybko. Co jaki czas w domu można stosować ten remover? Raz na 2 tygodnie. Oczywiście zależy od klienta, to jest średnie. Niektórych panie wiem, że skórki zarastają tak naprawdę 3-4 dni. Mhm. Więc wszystko zależy od osoby. A niektóre mam tak delikatne, że naprawdę nawet 2 tygodnie były czasem za wcześnie. Ale to jest średnie 2 tygodnie. Na 100% nie można wykorzystywać każdy dzień, tak? To jest minimum chyba, maksimum powiedzmy, raz na 4 dni. Częściej nie radzę. Oczywiście ten remover jest w sprzedaży, jest też w zestawie właśnie z oliwką. Oczywiście oba te produkty są wzbogacone olejkiem z CBD, czyli bardzo cenny kanabidiol, który doskonale działa odżywczo, antyseptycznie. To jest po prostu taki eliksir życia, można powiedzieć. Tak. I to w zestawie możecie kupić albo osobno. W zestawie macie taki jeszcze woreczek ładny, który Wam tutaj Natalka pokazywała na początku. Dokładnie. Albo osobno, jak już tam wolicie. O, już się trochę wjechałam. I oczywiście bazę z boku. I oczywiście tutaj macie też 20% rabatu. No wszystkie to wszystkie produkty. Wszystkie to wszystkie. Czy frez gąbka nie uszkodzi przy sterylizacji się? Nie, się nie uszkodzi, raczej on się przesusza, więc trzeba być bardzo ostrożnym potem, żeby on Wam nie spadał i się nie uderzał. Ale jeszcze z gąbką jest to, że musicie wziąć pilnik po pracy z klientem, pilnik 180 na maksa obroty i spiłować tą część, którą pracowaliście, bo on się spiłowuje, tak jakby zmniejsza się, bo on nie ma nasypu, on jest cały, tak jakby porowaty, o. Mhm. Więc zmniejsza się, dezynfekcja, zmniejszamy i do sterylizacji.
Pisałyście jeszcze, jakie teksty mogłyby się znaleźć na naszej opasce. I jeden szczególnie nam się spodobał. Nie budzić, w razie niebezpieczeństwa delikatnie przenieść bezpieczne miejsce. To jest śmieszne, no. Albo mam klapki na oczach, to też dobre. I jeszcze ładowanie baterii w toku, nie dotykać, grozi wybuchem. To też jest dobre. Ale jesteście kreatywni. Bardzo. Jak będziemy mieć wiesz, przestój twórczy z wymyśleniem, to trzeba puścić wam hasełko. Właśnie. Pytanie od Beatki, ja na nie odpowiem. Czy gąbeczki Dombre są jednorazowe, czy można je wyczyścić? Kochana, można je wyczyścić cleanerem, natomiast trzeba pamiętać o tym, żeby jednak w jednej gamie to kolorystycznej się obracać. Czyli jeżeli to jest miód, no to pokazujemy później górkę. Stosujesz to. Jest. Jestem. No dobrze, to teraz przechodzimy do zdobień. Tak, dokładnie. Walentynkowych. Dokładnie. Mam przygotowane pędzelki. Dzisiaj pędzelkami będę pracowała do One Stroke'u, bo dzisiaj trochę One Stroke'u wam pokażę. Wykorzystywać będę magiczne pędzelki 6 i 12 do cienkich linii i do drobnego cieniowania. A. Teraz biorę 6. Kasia też napisała o kolekcji Glitter Pleasure, że bardzo dużo klientek chce na cały pazurek złoto, że wygląda super na stopach. I też potwierdzamy, że to jest wasza bardzo pokochana przez was kolekcja. Właśnie Glitter Pleasure, nasze piękne brokaty lśniące. No i sezon jeszcze ja też lubię bardzo. Trwa. No ja też właśnie. Teraz zobaczcie, co my robimy, dziewczynki i chłopczyki, bo nie wiem, bo tutaj chyba mamy różną publikę. Bo tam gdzieś czytałam, gdzie był nick taki Adam, czy coś takiego. Tak, Adam. Ale pod tym nickiem Adam chyba kryje się jakaś pani jednak. Myślę, że podebrała konto swojemu partnerowi. Zobaczcie, biorę kolor 270, a to akurat nie jest nowinka. Bardzo często patrzą, właśnie oglądają cokolwiek z kontów mężów. Konspiracja. Albo z kont mężów też pobierają pieniądze na przykład. To też fajne. To jest nasz piękny kolorek Venice. Wenecja. Właśnie pytaliście często, czy one są takie metaliczne. Właśnie widzicie, że są. One mają tak drobną, taki drobinkę. Mikropyłek, że naprawdę na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę na metaliczne. Ja sobie tutaj z boku go położyłam na moją metaliczną taką paletkę. O! Bo teraz namaluję serce, połówkę serca. Z drugiej strony będę miała serce w postaci malutkich kwiatuszków. I potem będzie po środku gold rush. Naprawdę bardzo szybkie zdobienie. Malować będę serce, to hybrydą pracuję. Pędzelkiem 6 magicznym, ale też można i 7 magiczną. W sumie nie ma znaczenia. Dla mnie im krótszy pędzel do takich drobniejszych rzeczy, tym lepiej. Anita pyta, czy będzie nowy top No Wipe z taką samą mgiełką, jaką ma nowy top Velvet Holo. Tak. No to już wiesz, będzie. Jeżeli chodzi o... tu jeszcze pytanka. Czy dostawa jest darmowa? Od 90 zł. A jeżeli dzisiaj zrobicie zakupy za minimum 300, to możecie sobie wybrać w prezencie albo oliwkę, albo kalendarz. Piszecie tylko w komentarzu, co byście chciały otrzymać. Kolory na żywo wyglądają jeszcze lepiej. Ja to przyznaję też, że one wyglądają przecudownie właśnie na żywo, bo no wiadomo, grafika nie oddaje tak w pełni, ale ma taki cudowny blask i połysk. Nawet teraz na, trochę widzicie to nawet na live'ie. To nie jest już w jakiś sposób obrobiony, zmontowany film też, bo niektórzy też myślę, że to jest takie podsycanie też na filmach, aczkolwiek my staramy się najbardziej przybliżyć nasze filmy, zdjęcia do realistyczności, ale uwierzcie, że jednak na żywo, jakbyście się nie starali, tak na żywo to jest inaczej, ponieważ każdy z was ma inny też wyświetlacz, prawda? Ale lepiej, bo wszyscy to mówią, że wyglądają przepięknie na żywo. I jeszcze zapomniałam w ogóle, od początku live'u nie powiedziałam o jeszcze jednym prezencie, jaki dla was mamy, a mianowicie do każdego zamówienia teraz, które od dzisiaj do walentynek się pojawi w naszym sklepie, dostajecie zupełnie za darmo e-book ze zdobieniami, walentynkowymi z KPK, gdzie macie krok po kroku pokazane, jak przepiękne walentynkowe zdobienia wykonać. KPK jest w postaci filmów i zdjęć, czyli taki miks. Tak, i zdobienia są cudowne i teraz każdy do każdego zamówienia zrobicie nawet za 15 zł zamówienie, to dostajecie. Do następnego zdobienia używam Bloody Red. Bloody czy Bloody? Nie wiem. Bloody. Tak, czyli krwista czerwiec. Dokładnie. To jest multi-art.
czyli to jest żel z kolekcji żeli kolorowych do wypukłych zdobień. Nie do zdobień płaskich, cieniowanie, one stroke, maźnięcie itd., tylko do zdobień wypukłych. Cienko można malować, łącząc te produkty z pigmentami, ale my mamy teraz artery, które zastępują nam tak naprawdę mieszanki. Ale do wypukłych zdobień zostały nam multiarty i nic ich nie zastąpi. One się nie poziomują, mają konsystencję kremu i do wypukłych zdobień są idealnie napigmentowane. Nie mają dyspersji po utwardzaniu. Dlatego właśnie są dla zdobień wypukłych. Tutaj z boku jego kładę tutaj, zobaczcie. Na naszą metaliczną paletkę do ombre. Tak, mamy. Wycieram silikonowym pędzelkiem, to sobie robiłam. Czy zamówienie tylko przez stronkę, czy też u przedstawicieli? Będzie lepiej z drewnem troszkę. Jeżeli w koszyku zaznaczysz płatność za pobraniem, to takie zamówienie będzie przekierowane do naszego przedstawiciela, więc jak najbardziej. Która jest godzinka? 21:51. O, to nawet nie jest źle. No nie jest źle. Nawet dzisiaj ci zgrabnie poszło, bo jesteś taka skupiona właśnie. No skupiona bardzo, bo wiecie dlaczego? Bo wiem, chyba wiecie, znacie mnie, że jestem, kto mnie zna, że jestem tak. O tak, bardzo jesteś taka Ale tak, jestem też zmęczona, bo ostatnie dni naprawdę były ciężkie, bardzo ciężkie. Więc, a dzisiaj temat jest rozległy, więc naprawdę tak się skupiłam, żeby powiedzieć te właśnie najważniejsze rzeczy, żeby nic nie upuścić, a tak tysiąc rzeczy chciałoby się jeszcze powiedzieć, że naprawdę może dlatego wyglądałam tak trochę tak jak pani nauczycielki, nie wystarczało mi tylko okularu. No właśnie. No a teraz okay. Szybciutko może damy planszę z konkursem, z pytaniem? Dawaj. Możemy? Tak, możecie. Bo proszę, kolejne pytanie, tutaj tak, numer 6. Ile Natalia skończyła, a to było już, przepraszam, to numerek 7, tak. Jakich kwiatów Natalia nie chciałaby dostać? A, tulipanów, B, stokrotek, C, goździków, D, margaretek. A, B, C lub D, zostawiajcie wiadomość w komentarzu. Jakie kwiatów nie chciałabym dostać? No, ja wiem. Goździk. Ale nie powiem. Stokrotek, goździk, margaretek. I pamiętacie, zanotujcie margaretek. Odpowiedź. A w międzyczasie, czym Natalko nabierasz kamyczki? Bulion bądź cyrkonie? Silikonowym pędzelkiem. Ale delikatnie go moczę w topie lub bazie. Wtedy ładnie mi się pracuje bardzo. Jedziemy dalej. Dobrze. Przygotowałam pędzelek. Zobaczcie, to jest pędzelek do one stroke. Zobaczcie, jaki jest malutki. Piciu. Maluńki, ale on robi właśnie bardzo drobne, ładne kwiatuszki. Ja drugą stronę serduszka chciałabym zrobić w postaci kwiatków. Więc one stroke, w jaki sposób pracują one stroke'iem? Jedna część pędzelka idzie w jeden kolor, druga część idzie w drugi. Tutaj wykorzystam czerwony. W ogóle dziewczyny bardzo by chciały, żebyś pokazała wszystkie kolory z kolekcji Cherry Moon. Może później pokażemy wzornik, jak będzie chwilka. Tak, oczywiście. I potem pootwieram oczywiście też je. Mhm, super. Po tych dwóch zdobionkach. I dodaję tutaj, to jest arter. Możesz opowiedzieć troszkę o arterze. Tak. Czarnego dodaję do niego tu, żeby był bordowy kolor. Więc artery to są takie cudowne produkty, które są ultra napigmentowane i cudownie sprawdzają się właśnie do zdobień, bo już bardzo cieniusieńka linia daje nam mega totalne krycie i turbo moc koloru. I u nas można je kupić osobno, one są w takich małych tubeczkach, ale bardzo są wydajne. Albo możecie je kupić w takich zestawach. I mamy dwa rodzaje zestawów. Jeden to jest Basic Box i tam mamy podstawowe kolory, takie, które tak naprawdę, jeżeli zaczynacie przygodę ze zdobieniami, to idealnie Wam się sprawdzą i z nich możecie zmieszać tak naprawdę wszystkie kolory, jakie chcecie. A mamy też Arter Box Maestro i tam znajdziecie kolory już takie bardziej trudne do uzyskania. Zieleń, brąz, fiolet, róż. I tutaj tak naprawdę można powiedzieć, że mając te dwa boksy, no macie po prostu już całą paletę barw gotową. Nic nie trzeba mieszać, martwić się o proporcje, wszystko jest namieszane. Więc one są też cudownym prezentem, bo są w pięknych takich pudełeczkach, bardzo wyglądają efektownie. Jeżeli kogoś macie, kto zaczyna przygodę z malowaniem, no to taki Basic Box będzie pięknym prezentem, a dla takiej już bardziej zaawansowanej osoby, no to Maestro też cudownie się sprawdzi. Zobaczcie, jakie malutkie łączenie, więc blenduję do tej pory, póki nie widzę, że widzę idealny gradient, tak? Czyli idealne przejście tonalne, bez jakichkolwiek ostrych linii mam na wadze koloru przejścia, tak?
Beatka pyta, czy jest wyraźna różnica w utwardzaniu między mocniejszą lampą a tą standardową, jak z pieczeniem w takiej lampie i czy pieczenie jest bardziej odczuwalne czy porównywalne? Porównywalne. Moc też nie powiem, że to jakaś bardzo drastyczna różnica. Bardziej też wygląd tej lampy, ona ma wyższa jest, więc trafianie do lampy jest wtedy, tak naprawdę teraz jest lepsze. Czyli jest duży otwór, więc jest dokładnie. Więc pani jak wkłada rękę do lampy, to nie haczy nam o górę, nie zostawia nam takich wiszących sopli po prostu żeli. Dokładnie, tak. Więc to jest duży komfort. Przez to, że jest biała w środku, niestandardowo, tak. Ładnie odbija światło, więc lepiej się utwardza z każdej strony paznokieć. I też ma wyświetlacz, w którym my możemy zobaczyć sobie sekundy, które są. Czyli oprócz tego, że możemy wybrać, jakie chcemy, jaką ilość, to też często jest tak, że na przykład ja potrzebuję 5 sekund lub 4 lub 15. To wcieranie pyłków zawsze to jest różna ilość sekund. Więc fajniej, żeby to nie liczyć sobie, a patrzeć po prostu na wyświetlacz, ile to sekund minęło. Jedziemy. Za chwileczkę Wam zdradzę kulisy kolejnego konkursu, który ogłosimy dzisiaj. I to będzie konkurs na stylizację, którą musicie wykonać, jeżeli będziecie chciały wziąć udział i zostawić nam zdjęcie tej stylizacji w komentarzu pod postem, który jutro pojawi się na naszym Facebooku. Będzie to zdobienie walentynkowe, zainspirowane w jakiś sposób tym, co dzisiaj zobaczycie na naszym live'ie. Możecie użyć jakich produktów chcecie, niech poniesie Was fantazja. I tutaj do wygrania będzie właśnie ta nasza nowa lampa plus właśnie Arter Basic Box. Więc bardzo fajny, wartościowy prezent. No i tak naprawdę macie przez 7 dni czas na zrobienie takiej stylizacji, a Natalka osobiście wybierze zwycięzcę. No i oczywiście pojawi się to na naszym Facebooku. Fajną mamy teraz sytuację, bo często jak kręcę tipsem, to pytam, o fajnie, a co zrobić z ręką klienta, przecież no tak właśnie. Nie odwrócisz. Widzicie, przecież mam teraz klienta i odwróciłam i to nie ma żadnego problemu. I to nie jest manekin, nawet tak. Możesz trochę kopnąć pod biurkiem i może nawet coś się odezwie. Może lepiej nie. No, czyli widzicie, żywy model. Żywy człowiek. Tak. 5 płateczków robimy, bardzo malusieńkich, potem będziemy to łączyć wszystko. Więc jak macie pytania, możecie dalej czytać, ponieważ to ja będę teraz robiła takie 5-płatkowe kwiatuszki, kilka sztuk. No to jeszcze raz przypomnę o naszym rabacie minus 20%. Do zakupów za minimum 300 zł macie prezenty, oliwkę albo kalendarz. Jak kupicie całą kolekcję Cherry Moon, lakierki wystarczy, nie musicie kupować z pyłkami, ale to Wam polecam, bo są wspaniałe. Dostajecie piękną opaskę do spania z zabawnym tekstem, bardzo romantycznym. Idealna do walentynkowych igraszek albo do wyspania się po prostu, jak macie ochotę. No, porządnie się wyspać w ciemności. A powiem Wam, że jak w ciemności śpicie, to jest bardzo ważne, bo wtedy wytwarza się melatonina. Ona jest bardzo dobroczynna dla naszego organizmu. Nie wiem, czy wiedziałam. Niepotrzebna. Wiedziałam, piję każdy dzień garścią. No, więc Natalko, Ty też, mam nadzieję, dzisiaj będziesz spać w naszej opasce. Właśnie ja nie mogę spać w opasce. Próbowałam podać wcześniej, tak. Pieką mi oczy. Ale może Twój gorąco. Borys byłby zadowolony. No właśnie, a Borys śpi właśnie w tym, w opasce. O, no to weźmiesz na Borysa. Ale to tak śmieję się, bo ja tu wcale nie zdradzam. To jest pytanie nasze konkursowe, więc... No. Natalka pracuje jakim pędzelkiem? Szósteczką. Trójeczką. Trójeczka do one stroke'a. Tak, trójeczka. Bo już zmieniłam, bo szósteczką malowałam pół serca. No właśnie. A teraz już lubię kwiatuszki. Jestem... Troszeczkę do tyłu jesteś? Jestem do tyłu, bo ja tu czytam komentarze. A czy kalendarz można kupić? Oczywiście, że można kupić. Ale po co kupować, jak można zrobić zakupy za 300 zł i dostać za darmożkę? No przecież nie. Ale jest też, oczywiście śmieję się, jest dostępny na naszym sklepie. Jak najbardziej można kupić. Jest bardzo fajny, bardzo Wam się fajnie sprawdza. Fajny rozmiar? Rozmiar? Tak, bo jest właśnie taki... B5? Tak, B5. I on jest taki właśnie, taki nie jest gruby. Taki poręczny, mieści się do torebki, bardzo fajny jest. Przynajmniej mi się super sprawdza. I co jeszcze mogę powiedzieć? No właśnie, ten konkurs już niedługo pojawi się u nas na tablicy. Jeszcze nie chcemy Wam zasłaniać teraz zdobienia Natalki, ale jak praca pójdzie do Ale w sumie teraz robię płateczki. Możemy to tak szybko możemy pokazać, ja potem listki pokażę. Tak naszym na... O właśnie, wykonaj stylizację walentynkową inspirowaną zdobieniami Natalii z Live. Wstaw zdjęcie pod postem na Facebooku już od jutra.
i tam zbieramy te Wasze prace i do 10 lutego czekamy na Wasze piękne konkursowe prace. Nie, właśnie chciałam użyć innego słowa. Stylizację? Nie, to było jeszcze inne. Dzieła sztuki? Tak, dzieła sztuki, właśnie, to chciałam powiedzieć. Dzieła sztuki. Widzisz? No właśnie. Dobrze, to możemy... Jednak udało się. Tak, możemy wrócić do tutaj pięknego pokazu. Kalendarz Cudo córka chciała mi go zawinąć, ale walczyłam o niego jak lwica. Wiolka. No to teraz ładuj do koszyka za 300. Ja, córeczka ma lat. I będzie prezent. Tak ciekawe, z ciekawości. No, napisz nam. Czy można więcej niż jedną pracę? Oczywiście. My jesteśmy bardzo elastyczni. Może nawet będą też nagrody pocieszenia. O, nawet już mam pomysł, jak to zrobimy. Znaczy nagrody pocieszenia. Mam na myśli drugie i trzecie miejsce, bo myślę, że na pewno zaskoczycie nas swoją kreatywnością, tak jak było ostatnio na naszym... A znając mnie... live. Tak, Natalii będzie ciężko podjąć decyzję. Więc... No. Czy w konkursie może być pokazany tylko jeden, dwa paznokcie, czy całość? Jest tu pełna dowolność. Może być jeden pazurek, może być pięć pazurków. Ramki? Może być na klientce, może być na tipsie. Jak sobie tylko życzysz, zrób ładną stylizację, zrób jakieś fajne zdjęcie. Dokładnie. No i już. I teraz biorę troszeczkę. Mam pędzelek teraz 12. Córka? Bardzo cieniutki. Biorki ma 22 lata. Studentka. Aha. No to musisz jej taki prezencik tutaj zrobić, żeby wynagrodzić te biedne czasy studenckie, gdzie nie można chodzić na imprezy. Tak. Promocja dotyczy tylko naszego sklepu internetowego i naszych przedstawicieli, bo jest to taka krótka, esencjonalna promocja dzisiaj tylko, po live'ie do 23.59. Witaj, Justynko, gwiazdeczko. Mamy. Teraz robimy malutkie, ciemne kropeczki w środku. Hello from Romania. Hello, Anna. Jejku, jakie drobinki mikro na pazurku. Wow. Jak w skali trudności oceniasz, Natalia, to zdobienie? Tak od 1 do 10. W salonie to naprawdę tak 5-10 minut. Przy kamerce jest troszkę dłużej, ponieważ nie wszystko widzisz, co malujesz, więc jest trochę dłużej. Właśnie ale... mi chodziło, jak w skali trudności od 1 do 10 oceniasz to. A ty mi tutaj mówisz, ale to też się przyda taka informacja, ile potrwa. No ale wiesz, jeżeli to jest krótko, w sumie też nieprawda. Czasem jest krótko, a też jest w sumie trudne, ale jest krótkie. W skali, no nie wiem, 3, 4, 5 maksymalnie. Czy tak w połowie. No dokładnie. No, przypominam też, że tutaj bazą naszego zdobienia jest żel Porcelain Swan, ale na tym mamy Top Holo. Czyli nasz Velvet Holo, piękny, matowy, z takimi srebrzystymi drobinkami. No i teraz Natalka pracuje tutaj już arterami, żeby uzyskać piękne zdobienie One Stroke. Jaki żel do wzmocnienia naturalnej płytki? Jeżeli mówię o twardym żelu, to Combi Pink. Najlepiej, ale można też bazę twardą wykorzystać. Teraz nie mamy chwilowo, więc... Kerbil Base. Można wszystkie żele konstrukcyjne, ale jest ryzyko, one są bardzo twarde, więc tutaj musicie bazę wykorzystać, beige żel pod nie, no i eksperymentować, ponieważ nie wiadomo, komu się mogą sprawdzić, a komu się nie sprawdzą. Ale znam osoby do lampki teraz na 10 sekund, które naprawdę wykorzystują z Easy Leveling żele. Wszystkie, tutaj nie ma już różnicy i bardzo się dobrze sprawdzają do wzmocnienia płytki naturalnej, ale musicie zadbać, żeby base gel był, czyli przygotowanie płytki, odtłuszczenie, ultrabond, base gel i wtedy wzmocnienie. To teraz pytanie numer 8, bardzo dawaj. Proszę. Dawaj. Jeśli romantyczny wieczór to tylko, mówimy o Natalii oczywiście cały czas, wspólny chillout na kanapie przy dobrym filmie z miską popcornu? B. Kolacja na mieście i dobre wino. C. Spacer po plaży przy świetle gwiazd. Lub D. Wspólne gotowanie przy dobrej muzyce. No i teraz szybciutko zostawiacie komentarze. Numerek plus A, B, C lub D. No i pamiętajcie, żeby sobie zapisać w kajeciku, w kalendarzu. Pokazujemy. I teraz troszeczkę białych linii, niedużo, które podkreślą nam płatki. Że jeszcze mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć pytań jeszcze. Nie wiem, czy dotrwacie, ale ci najtwardsi, najwytrwalsi
zwyciężą i dostaną piękne nagrody, więc warto. Wkładamy do lampeczki. Na sekundkę. Tak, na 10 sekund. Nasze artery utwardzają 30 sekund i są całkowicie już utwardzone. Wszyscy stawiają na wspólne gotowanie przy dobrej muzyce. Czy to będzie dobra odpowiedź? Tego dowiemy się jeszcze w tym odcinku. Ale potem na końcu będziemy mówić o odpowiedziach prawidłowych. Tak, pokażemy, jak już będzie na amen wszystko rozwiązane. Wszyscy Aha. już ogłosimy nagrody, to wtedy pokażemy Wam tablicę z wszystkimi prawidłowymi odpowiedziami. Fajnie, fajnie, fajnie. Tak. Dobra, dalej. Tak, rabat minus 20 automatycznie naliczy się. To jest utwardzony. Już nie mówię nic. Możemy jednocześnie. Nie. Teraz szybciutko, ja teraz szybciutko. Ja teraz co robię? 30 sekund jest utwardzony, więc on już jest całkowicie gładziusieńki. No to jest, mam tutaj gdzieś wichałam, to nie to jest, nie to miejsce. Widzicie, jest utwardzony. Daję na to top no wipe, tylko na serce, utwardzam i po środku daję linię z gold rushu i parę kropeczek gold rushu w kwiatuszeczkach. Możesz mówić. Tak, gold rush to są nasze takie metaliczne żele, które też bardzo pokochałyście. One już są z nami chyba 2 lata. Są cały czas w czołówce naszej sprzedaży. I nikt jeszcze nie ma takich. Tak, i to są takie żele, które się nie wycierają, więc nie są jak nietrwałe, tak jak folia na przykład. Więc można tym przy nim cudowne, cienkie linie robić. Więc są wspaniałe i mają różne odcienie. Mają odcień pistacjowy, taki ametystowy, fioletowy, mają białe złoto, żółte złoto. Także naprawdę... Sześć kolorów. Tak, 6 kolorów. Jest takie też złoto Gypsy Gold, takie na bogato, złote, złote. Więc jest w czym wybierać. Też możecie sobie sprawić teraz na promocji na przykład jeden taki metaliczny żel. No i zobaczycie, że będziecie chciały mieć wszystkie, bo one są naprawdę petardami. Do detali, do ramek, teraz są modne bardzo zdobienia w stylu takim retro trochę, geometrycznym. Ale też takie minimalistyczne. Minimalistyczne, właśnie. Dokładnie. Więc tutaj często, nawet ostatnie zdobienie na Facebooku zrobiliśmy takie kropelki, ja zrobiłam kropelki akwareli, inków i tak. Po prostu rameczka złotego gold rushu i tak naprawdę można byłoby zostawić. Kilka serduszek tak. I już jest gotowe zdobienie. Przypominam też o naszym zestawie, oliwka z CBD i nasz remover, który naprawdę jest super i bardzo go chwalicie. Mamy od Was feedback, że jest rewelacyjny. Widzicie, jaki malutki twórczy nieład, artystyczny nieład? Tak. Nie może być inaczej, no bo ja próbowałam pracować, wiecie, tak ładnie, pedantycznie, to się nie da. No ty jesteś artystką, każdy artysta to ma takie właśnie. No jest, nie jest jedna, matematykiem. Jest jedna rzecz. Którą nie daliście, właśnie teraz mi przyszło na myśl, którą można byłoby na pytanie dać tak. Jakoś, nie wiem nawet jak, ale byłoby ciekawe. To jest tak trochę z mojego życia prywatnego, że na przykład w domu często, na przykład jak nie umiem znaleźć pary do skarpetek, to mogę chodzić w różnych. Ale to teraz jest nawet modne, niektórzy tak, ale ja to robiłam od dawna, kiedy to nie było modne. I moja mama za głowę się zawsze brała, Boże, co to za dziewczynka wyrośnie. Kto ją za mąż? Kto wyrosło z tej dziewczynki? Kto ją za mąż weź? No właśnie. Borys! No, nie wstydziłam się. Dobrze, już. Dobra, żarty na bok już wystarczy, tych żarcików. Ja myślę, że teraz możemy pytanie kolejne, żeby tak już siłą rozpędu. To będzie pytanie numer 9. Tak, na szybciorka. Ulubiona technika zdobień Natalii. Ombre A, B, rzostowo, C, one stroke, D, inky art. I teraz szybciutko zostawiać. Najłatwiejsze pytanie ze wszystkich. Najłatwiejsze? Ja tak myślę. No chyba tak. Mogę się zdziwić. No, ale zobaczymy. Numerek 9 i A, B, C lub D. Szybciutko teraz zostawiacie i zapisujecie sobie. A ja robię linię gold rushu. Górna kamerka. Wracamy. Dobra, już wracamy. Zobaczcie, nabrałam na pędzel gold rush na całą długość, na całą, żeby ładna linia mi została, tak, żeby mi kuleczka na końcówce się nie tworzyła, więc musicie nałożyć produkt na całość pędzelka, na całość włosia, ładnie go tak jakby odsączyć, żeby wyrównać produkt po całym włosiu i zawsze długie linie robią się tylko długimi pędzlami, bo wtedy jest szansa, że one będą równe. Ten pędzel to jest 12, to jest najdłuższy pędzel w naszej ofercie. I już robimy linię gold rushu. Gold rush jest bez dyspersji, więc ja tylko to robię tą linię, utwardzę i już mam gotowce. No miałaś rację, to jest proste pytanie, bo wszyscy odpowiadają prawidłowo. Mogę Wam już tutaj zdradzić. Także jesteście coraz bliżej wygranej. Może przypomnę. Widzicie, jak się linia zrobiła? Jest piękna. Jednym razem mamy gotowce. I dajemy do lampki na 90 sekund, żeby całkowicie się utwardziło. Tego zdobienia tak.
A czy teraz pokażemy kolekcję Cherry Moon, czy...? Możemy. Mamy, gdzie tu mamy wzorniczki. Ja mam nawet u siebie tutaj, mogę go otworzyć je. Wszystkie, nie wszystkie będę miała. Kolorki na 100%. Pyłki mogę też tak pokazać. Mam raz. Muzyki mi brakuje ostatnio. Szkolenie teraz robię bez muzyki. No właśnie, ale następne pytanie będzie muzyczne, to tak trochę ci chociaż wynagrodzimy. Dobrze, mamy kolorki. Wszystkie. Otwieramy po kolei. Dobra. Jedziemy, górna kamerka. To jest nasza cudowna walentynkowa kolekcja Cherry Moon, czyli tak jak Honeymoon, miesiąc miodowy, tylko u nas miesiąc wiśniowy. To tutaj mamy piękne wiśniowe, czereśniowe odcienie. Nie wiem, czy dobrze widać? Widać? Widać dobrze. Chyba dobrze widać. I wierzcie mi, że one wyglądają dwa razy piękniej na żywo. Na żywo. To jest, i tak w to jest, zobaczcie, to jest 269. Piękny, czyli to czyli jest... nasz Paris, Paryż. Tak, 269 to jest ten, dokładnie, to jest ten kolorek. Czyli taki drugi co do mocy koloru. O. Tak, troszkę ciemniejszy, 268 trzeba było z tego zacząć, to jest najbardziej taki Ferrari, tak, metaliczne Ferrari, z dokładnie. Z pomarańczowym troszeczkę takim oranżowym zacięciem. Dokładnie. Tak, i to jest nasz kolorek Vegas. Widać, że jest taki metaliczny w środku. Tak. On też cudownie kryje, jest turbo napigmentowany, więc macie doskonałe krycie już przy jednej warstwie. Jak patrzy się na niego, to ma taką głębię, że takie wrażenie, że on się rusza w środku. Jak się jest hiper zmęczonym, to... to chyba nie dziwi nikogo. 270. Już ma odcień troszkę malinki w sobie. Tak. Już właśnie te malinowe tony nam wkraczają i to jest mega słodkie. Wenecja. Taki kolor dokładnie w połowie naszych odcieni. W ogóle ta kolekcja jest wyjątkowa, bo oprócz właśnie lakierów są tam też pyłki. To jest taka mieszana. Pierwsza taka kolekcja. Tak, bo mamy pyłki, które idealnie komponują się właśnie z tymi kolorami. A też nazwy są takie przewrotne, bo na przykład mamy pyłek, który się nazywa Sex In. Jak połączymy go Oslo? Z Oslo, to mamy Sex In Oslo. Więc można tak fajnie powiedzieć klientce, że o, dzisiaj robimy Sex In Oslo. Albo Kiss widzę. In Paris. Widzę klienta. Ale ciekawe. Bardzo, bardzo. Zobaczcie. No i macie gwarancję, że będą pasować, bo ten one wszystkie są... Jest malinowy i taki głęboki. Właśnie go sobie odstawię, bo do zdobienia ostatnio go wykorzystam. On jest taki jak taka dojrzała wiśnia. Dokładnie. Potem mamy jaki? 272. On jest jeszcze głębszy, taki ciemniejszy. Właśnie też taki wiśnia, taka głęboka. Taka czereśnia nawet. Czereśnia, tak. I on już ma takie troszeczkę fioletowe drobinki. Odrobinkę. Delikatnie bardzo. Odrobinkę. Taki, następny taki ma już więcej fioletu, tak, taki bokłażan. Taki bokłażanowy. Bardzo to już się tak wybija. Te ciemniejsze bardziej wyglądają na metaliczne, na żywo też. Tak. Nie wiem, czy jest ostrość nasz jest. Ostrość jest? Jest. Tak, to jest Rzym, tak. I ostatni, 273, to jest mój ulubiony. Ja go mam na jednym paznokciu u siebie. No proszę. Teraz, ale miałam na wszystkich. Dziewczyny piszą Oslo, z Oslo Guru. No tak, Słowianka Malena nasza z Norwegii. Nie wiem, czy tutaj widać go. Tak, jest to jest taki bardzo. To już jest taka... O, tutaj może lepiej widać. Bokłażanowo-wiśniowa. Bardzo głęboki kolor. Ale... Tam, gdzie jest cień, to one widać taki typowo fioletowy bokłażan, tak. Ale tam, gdzie jest jasno... Przebija się też krwista... Właśnie, tak, dokładnie. Krwista, czerwona, malinowa drobinka, więc jest bardzo ładny. Dlatego mówię, że mój to jest ulubiony kolor. A jaki byś dobrała do tego pyłek? Jaką kombinację byś wybrała? Ja bym tutaj wybrała tylko i wyłącznie czarny, smolisty, nasz piękny pyłek, chyba Dejtyn. I zobaczymy, czy tak, Date in Vienna. Dokładnie. Ja bym ten wygrała. W Wiedniu. O. No właśnie, to teraz możemy przejść do pyłków tak naprawdę. No, taki 50 twarzy Greya.
No. Właśnie, to on ma wyjątkową specyfikę, że jest taki smoliście czarny. Tak, nie szary, a nareszcie czarny. Tak, to jest czerń najczystszej postaci. Tutaj macie pyłki. Zobaczcie, tutaj mamy pyłeczki. Widzicie? No widzicie, ten jest bogaty, sztos. Ciemny i drobny. Ten jest multi, bo on sobie ma i holo, i czarne, i czerwone, więc naprawdę bardzo ładnie wygląda i na paznokciach. Różnej wielkości, bo są i różnej wielkości, dokładnie. I ten jest typowo czerwony, mocny, intensywny. No, ja go też taki lubię Ferrari bardzo. Właśnie, taki nie? Ferrari, dokładnie. Ten jest holo, czarny i tutaj są drobinki małe, większe, średnie i bardzo malutkie. Widzicie, jaki holograficzny? Mm-hmm. Graffiti bardziej. Tak, tak. No i czarny, smolisty. Tak, nasz date in. No. Mamy sex in, mamy date in, mamy flirt in, hug kiss in. In i hug in. Dokładnie. Także możecie robić piękne kombinacje. Ja powiem szczerze, że ten czerwony, wiśniowy jest dla mnie, no... Chodziłam dzisiaj po firmie i mówiłam, ja chcę na wszystkich paznokciach mieć ten, na wszystkich. No i masz gołe, nic no, nie masz. Na razie tak, ale liczę, że ktoś się nade mną zlituje. Taka prywatna tutaj teraz ogłoszenie. Tak wyglądają? Jakby ktoś z Krakowa chciał się zająć moimi paznokciami, to zapraszam. To ja dołączam się. Ty byś chciała się zająć? Nie, nie, ja bym chciała, żeby mi właśnie, ktoś by zrobił też. Właśnie, jakby ktoś miał ochotę. Dobra. To... Jedziemy tu i tutaj pokażę Wam jedną naszą nowość, która pojawi się dopiero. Ale dzisiaj mamy taki dzień, który mi się chce. Tak, ja trochę Wam zdradzę. Pojawi się rozszerzenie Crystal Collection, bo teraz też wykorzystam ten nasz Bloody, nie Bloody chyba, Old Blood, tak? To jest taki bardzo krwisty, czerwone właśnie krwiste kamyczki. Możecie z góry pokazać teraz, jak ja sobie nasypię tutaj, bo... O, do korytka. Do korytka, będę je wykorzystywała teraz trochę. One ja to szybko powiem, że... O, widzicie, jak wyglądają grubiny. Tak, on jest piękny, takie głębokie czerwone. Ale nie doszło jeszcze do tej nowości. Ale tylko powiem, że bo Ania pyta, czy nie ma już zestawów Cherry Moon. Są zestawy, małe i duże, na sklepie nawet takie skomponowane i do tego macie tą opaskę w prezencie. Tak, o to patrzcie. Tak. Dreaming about me. 56 tak? Czy Shades of Grey. Nie, co? I will be dreaming of you. Oh. Tak, dokładnie. Dreaming about me. No właśnie, to się nazywa. No to po prostu jestem bardzo skromna. Na ten zestaw też macie 20% rabatu, więc warto się skusić. Zobaczcie, pokażę Wam rozszerzenie naszej kolekcji Crystal Collection, tam gdzie mamy właśnie takie różne kamyczki, różnej wielkości i buleników o bardzo, bardzo drobny kawior. Najbardziej miałki, który istnieje na rynku. Jest bardzo malusieńki. I zobaczcie, jakie są ładne diamenciki, no to, bo kolekcja nazywa się Crystal Collection, więc zobaczcie, jakie diamenciki opakowanka. I one będą już całkiem niedawno w sprzedaży, w różnych kolorach. Niedługo. A ja powiedziałam niedawno. Niedawno. Boże, niedługo. Tak. Już jest późno, trzeba spać. Sprzedaj Boże, jak się skończy live, pojadę i wiecie co? I pójdziesz spać. Nie pójdę spać. Ja siedzę i myślę o tym McFlurry z McDonalda. Naprawdę? Tak, naprawdę. Tak bardzo mi się chce. O kurczę. Wiesz, ile słodyczy, nie jadłam takich, wiesz, słodyczy no. Z lodu, taki lód. Aha, okej. Okay. Przepraszam, przerzuciłam. Wróćmy do bulionu. To jakie kolejne pytanie o Natalii powinno być? O czym Natalia myśli na live? O no, McFlurze z McDonald's. McFlurze, tak? A ja McFlurry na nią mówię. Dobra. No, to nie. Ale zrozumieliście, o co chodzi. Tak. Wracamy do kawiorku. On dopiero będzie w sprzedaży. Nie ma jeszcze, ale całkiem niebawem będzie. Drobny, piękny, ładny, w kilku kolorach będzie. Ja teraz wykorzystam złoty, bo chcę malutkie serduszka zrobić i zrobić taką jakby otoczkę z kawiorku. Jak to się nazywa? Tak, dobrze mówię, taką rameczkę bulonikową. O, możecie już górną kamerkę pokazać. O, właśnie, widzicie, jaki to jest mikrokuleczka. Bardzo malutkie. To jest duże zwiększenie, więc wydaje się, że jest większe, ale tak na przykład z odległości takiej oka, to nawet nie widzę takich, tych drobinek malutkich. No, w kamerce to widzę w sumie. Jak maczek, dokładnie. Maczek, dosłownie. Cała Kasia. Więc teraz maluję Bloody Red, naszym multiartem, który jest bez dyspersji i wykorzystuje się do wypukłych zdobień. Maluję kilka serduszek i zrobię sobie potem dodatek błyszczący do nich, a Ty możesz zadawać pytania, bo to nie jest trudne zdobienie. Dobrze, ja tylko chciałam powiedzieć, że ktoś powiedział, że głos w tle, jak ma na imię, bo stanowimy dobry duet. A zrozumiałaś, o co chodzi? Ty. No z... i...
No właśnie, ja nie wiem teraz. I nie wiem, o co chodzi. A ty, twój głos, czy ja jeszcze jest trzeci? Bo czasem pojawia się, u nas dzisiaj dwa razy się pojawił trzeci głos naszej modelki. Tak. Więc powiedzcie mi, chodzi o mnie i jeszcze o dodatkowy głos. O ten głos, taki stary głos, stary, czy ten nowy głos? Ten nowy głos w mojej głowie, czy ten stary głos w mojej głowie? Ale że mój głos brzmi staro? No właśnie nie wiem. To dobra, jeszcze jedno małe pytanko i jedziemy z kolejnym pytaniem konkursowym, ale pytanie, czy któryś z tych drobnych nowych pyłków można wcierać? Jeden tylko można wcierać i to jest ten najdrobniejszy, czerwony, no który się nazywa u nas jak hack in, ten. Tak, ten można wcierać w dyspersję koloru. W topnie, w dyspersję. To pasuje do nazwy, bo on jest hack in, czyli przytulanie się. Widzicie? Czyli on się może przytulać z płytką paznokcia. Tak. Dobrze, jedziemy szybciutko z pytaniem konkursowym. To jest pytanie numer 10. Mówiłam, że będzie muzyczne. Która z wymienionych osób była ulubionym artystką Natalii z czasów dzieciństwa i nie tylko? Michael Jackson, Britney Spears, Freddie Mercury czy Madonna? A, B, C, D. No i pamiętajcie, numerek 10 plus A, B, C lub D. I zapisujecie. No, teraz czekam szybko na odpowiedzi. Macie niewiele czasu, bo no, chcemy pokazywać, co Natalka maluje. Czy są podkładki w sprzedaży takie na biurku, jak pani ma? Oczywiście, że są. Trzeba wejść w kategorię gadżety i tam je znajdziesz. Jak nakładać te brokaty? Czy powiemy, jak nakładać te brokaty? Ja pokażę jeszcze jedno zdobienie, które będzie z tym brokatem. No, widzicie. Będzie. Czy ten kawior jest w jednym rozmiarze? Tak. Czy można pokazać pytania? Jeszcze raz nie zapisałam. Kasiu, no niestety nie możemy, dlatego prosiliśmy o to, żeby... Możecie, no poczekajmy. No, ale wszystkich nie możemy. A wszystkich? Pokazać. Myślałam, że to ostatnie, przepraszam, to się wtrąciło. Ostatnie mogę przeczytać. Który z wymienionych artystów był ulubionym z czasów Natalii? A. Michael Jackson, Britney Spears, B. C. Freddie Mercury, czy D. Madonna? I to było pytanie numer 10. Czy będą piórniki na pędzle? Już tak. Są. Wróciły. Także zapraszamy do sklepu. Dzisiaj możesz kupić z 20% rabatem. A jak zrobicie zakupy za 300 zł, to kalendarz lub oliwka do wyboru. Piszecie w komentarzu, co byście chciały otrzymać i to właśnie dostaniecie. Tutaj robię trochę wypukłe to serduszko na końcówce, jak widzicie. Tutaj zrobimy rameczkę, a tutaj w tym serduszku damy ten właśnie Bloody Red. Jagoda, idziesz w dobrym kierunku, bo podałaś już wszystkie odpowiedzi na nasze pytania. Ale musimy jeszcze poczekać, bo jeszcze brakuje nam trzech pytań. Nie chciała się ze mnie śmieć o moim McFlurry. No, ja to bym zjadła coś takiego na słono raczej. Właśnie ale o tej porze to już nie powinnam nic jeść, więc nie rozmawiajmy o jedzeniu. Ja też nie powinnam, ale wiecie, dużo rzeczy nie powinnam robić, a robię to cóż. No i jeszcze jeden prezent, o którym ciągle zapominam, on jest taki ważny. To jest nasz e-book z walentynkowymi zdobieniami KPK, który jest w formie i wideo, i zdjęciowej. I każdy, kto zrobi jakiekolwiek zamówienie od dzisiaj do walentynek, otrzymuje go w prezencie. Ale najfajniejsze jest w tym e-booku to, że on ma podlinkowane wszystkie produkty. Tak. Więc nie będziecie musieli szukać, zastanawiać się, dopytywać się, po prostu wchodzicie. I nawet już możecie sobie kliknąć dany produkt i od razu was przenosi do sklepu. I kupić. Więc tak, ale może go już macie, więc będziecie mogły już przygotowywać te piękne walentynkowe zdrobienia dla swoich klientek. Naprawdę warto, bo są bardzo, bardzo fajne. I właśnie kawiorek nakładam, jak widzicie, pędzelkiem. Nie silikonowym, a zwykłym. Najmniejszym, który mamy, bo to jest najmniejszy pędzelek, który mamy. On jest bardzo malutki. Na kamerce wygląda trochę większy, bo kamerka zbliża. No widzicie, jaki mikro jest tutaj ten bulionik, kawiorek, różnie to się nazywa. Co wy takie zachcianki macie, pyta się Justyna. Nie, to nie jest to, co myślisz. A domyślam się, co ty tam myślisz. No ja właśnie od 2 dni przeżywam pierwsze dni w żłobku, więc powiem wam, że nie. Drugi raz nie. Nigdy. Nigdy nie mów nigdy. No niby tak, ale na ten moment to powiem wam, że nie. Bo wiem, że może zaskoczyć. No podobno się tak zdarza. Podobno się tak zdarza. I teraz tutaj robię rameczkę wokół po prostu. A szczególnie, że walentynki się zbliżają. To jest taki moment sprzyjający. A jeszcze jak się założy opaskę na oczy, to już w ogóle. Ja nie mogę. Trzeba kończyć live.
No nie możemy jeszcze kończyć, no bo jeszcze do zdobienia. Jeszcze zobaczcie, widzicie, jaką robię rameczkę, więc teraz robię to wokół, szybciutko stawiam, a ty możesz czytać już, bo tutaj w sumie nic się nie dzieje oprócz tego. Dobra, to teraz kolejne pytanie, proszę. Bo teraz to jest dubanko. Pytanie numer 11. Jaki jest ulubiony kolor Natalii? A. Złoty, B. Czerwony, C. Czarny, D. Zielony. Głos ze światów może wam powiedzieć, że jego ulubionym kolorem jest kolor złoty, czyli mój. Ale to nie jest prawidłowa odpowiedź. Już wam mogę tutaj podpowiedzieć. Jaki jest ulubiony kolor Natalii? A, B, C lub D. A tam w ogóle jest złoty? Tak. A złoty. Aha, nieprzeczytnie. Nie usłyszałam. Czyli ty już podpowiedziałaś troszkę. Tak. Czy kawior będzie dostępny w jednym kolorze? Nie, będą cztery kolory. Także będzie wybór. No, tutaj wszyscy stawiają na odpowiedź B, widzę. Przynajmniej na YouTubie. Zobaczę teraz, jak jest na Facebooku. Tak, ponieważ mamy dwa miejsca. No i radzimy wam jednak przechodzić po trochu na YouTube, ponieważ jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza. No i my też docelowo dążymy do tego, że będziemy prowadzić live na YouTubie, bo chcemy właśnie, żebyście mieli tą jakość bez zakłóceń, bez jakiegoś właśnie gubienia ostrości i tak dalej. I tam też dużo wartościowych treści będziemy wrzucamy, więc warto nas tam śledzić. No i nas subskrybować. O, ślicznie wyglądają te serduszka z tymi bulionikami. Kawiorki. Ładnie. Zaraz wam wrzucimy link do piórniczka. Macie jeszcze pytanko jakieś? No właśnie, jak macie, to teraz jest dobry moment, żeby je zadawać. I sobie troszkę oddalam, poprawiam i wkładam do lampy. Zadawajcie, chętnie opowiem na każde pytanie. No właśnie, macie teraz jedyną i niepowtarzalną szansę. O, już znalazłam piórniczek. Wrzucam wam go i na Facebook w komentarzu. Mamy i wkładamy do lampy na 30 sekund, na 60, w zależności jaką macie moc lampy. Ja włożę na 60, żeby szybciej mi się utwardziło i dodam jeszcze malutkie kropeczki czerwone sondą. Kilka sztuk. I mam... Czy spód w najnowszej lampie jest odczepiany? Nie jest. Właśnie nie jest. On jest taki bardziej zaokrąglony, więc nie jest odczepiany. Na co przyklejać bulioniki? Ja teraz na Multiart. To jest produkt kremowy, tak jak mówiłam, żel kolorowy do wypukłych zdobień. Jest gumowy, więc bulioniki nie wysypują się i nie odpadają, więc bardzo fajnie się trzymają. I kryształki, i bulioniki w multiartach idealnie się trzymają, ale muszą się naprawdę wtopić. Dużo pytań się pojawia o naszą nową lampę. Ona ma 56 W, więc jest wzmocniona. Dużo szybciej produkty się utrwalają, no bo tak naprawdę mamy tą moc zwiększoną w stosunku do naszej poprzedniej lampy, która też jest dostępna, więc jak macie ochotę kontynuować z tą, która... Mamy gotowce, wkładamy do lampy i utwardzamy 60 sekund już do końca. Razem wszystko. W międzyczasie przechodzę do zdobienia, które będzie bardziej już zaawansowane i w którym wykorzystam już nasz pyłek i pokażę, w jaki sposób pracuję. Więc tutaj mam już jedną warstwę naszego kolorku. 171 Oslo, daję drugą warstwę. Możecie zawsze robić jedną w sumie warstwę, nie muszę teraz drugie dawać, ale daję tylko po to, żebyście zobaczyli, jak rozprowadzam kolorek. To ja szybciutko powiem, jakie mamy nagrody na Facebooku za komentarz na nasze pytania konkursowe i na YouTubie. Więc na Facebooku mamy zestaw Cherry Moon, wszystkie kolory, wszystkie pyłki, plus niespodzianka w postaci naszej opaski, plus fartuszek Limited Edition, plus jeszcze zestaw Hand Spa CBD. Natomiast na YouTubie mamy wirtualne nagrody. Maraton, szkolenia i kurs foto. I tutaj macie nagrodę, która będzie 20, 21, 22 lutego do odebrania. Online, szkolenie na żywo, więc duża, ogromna dawka wiedzy też do wygrania. Jest online, ale jest zapis. I zapis będzie dostępny przez 3 miesiące, które będziecie mogli oglądać, które będziecie mogli sobie kilka razy powtarzać i odpracowywać. Będzie dedykowana grupa, na której będziecie odpracowywać ten kurs i będę ja na niej też. Jak będziecie mieć pytania, to oczywiście będę pomagała wam w podalszej waszej pracy w salonie właśnie z tymi zdjęciami, bo to nie jest takie proste. I w trakcie robienia w salonie dużo was pytań pojawi się na 100% w ciągu tych 3 miesięcy. Tak, więc zachęcamy też do kupowania biletów na maraton, bo no jest to wydarzenie, które nie może was ominąć tak naprawdę. Maraton też 3 miesiące będzie dostępny. Tak,
Tak, jak i fotografia. 119 zł kosztuje z certyfikatem papierowym i bodajże 99. Bez, 80, online. Lub 89, nie jestem na 100% pewna. 99. 99 z certyfikatem online, więc możecie sobie go też wydrukować same, jakbyście chciały, albo po prostu zachować w swoim archiwum. Tak. Więc bardzo, bardzo Wam ten maraton polecam. 21. Czyli modeleczka mamy tak. Mamy lekkie zdobienia, już jej nie będę powtarzała. Już mamy. Tak. Są naprawdę mega proste. Duże trwają, kiedy pracuje się na kamerce i się cały czas chada, ale w salonie naprawdę tak. To jest raz, dwa jest gotowe. Teraz robię zdobienie bardziej zaawansowane. Podziękuję już modelce, żeby modelka już mogła sobie odpocząć od nas. Tak. A my teraz jedziemy. Robię teraz po środku duże serce, w którym potem będzie zdobienie. Możecie robić różnego koloru, ja sobie zrobię kremowe. Wybiorę, bo ja ogólnie lubię czerwień, kiedy jest połączone z nudowymi kolorami, beżowymi, więc wybiorę tutaj Madera z Portobello. Tak, to nasza taka kolekcja wrześniowa, ostatnia taka wakacyjna, letnia. Też zimny beż. Kochałyście tę kolekcję, bardzo Wam ją polecamy. Są tam piękne odcienie, jest taki jasny róż, piękny Fatima. Właśnie ten zimny beż, Madera. Robię serce teraz. Powiedzcie, czy dobrze widać? Tak, już tutaj patrzę na komentarze, co piszecie. No ja widzę bardzo dobrze, wyraźnie. Też możecie arterem zamalować to serce. Będzie troszkę może szybciej, bo ono jest bardziej, arter jest bardzo dopigmentowany. Pytanie o kurs fotografii, on będzie online, z dostępem na 3 miesiące. Czyli na żywo. Tak. Będziecie mogli mnie zadawać pytania w trakcie mojego szkolenia. Dokładnie. Trzeci głos teraz odpoczywa. Dokładnie. Może już sobie kupić lody w McDonaldzie, jakby chciał ten głos na przykład. Czy live będzie zapisany? Oczywiście będzie zapisany. Będziesz mogła sobie do niego wrócić. Czy można zamówić próbki żeli? To jest dobry trop. Myślę, że możemy kiedyś o tym pomyśleć. Na razie nie ma takiej możliwości, ale zawsze możesz umówić się z naszym przedstawicielem, żeby Ci pokazał, przyjechał do Ciebie, pokazał Ci produkty. Opowiedział. Opowiedział o specyfice. Mamy, widzicie? Mamy serduszko. Wkładamy do lampy. Poprawimy. Wkładamy do lampy na 30 sekund i całość pokrywamy topem velvet. Tak my robimy tylko w przypadku tego zdobienia. Myślę, że teraz możemy pokazać kolejną planszę konkursową. Tu już jak najbardziej. Ostatnia. Dokładnie. Już jesteśmy naprawdę na finiszu. Ostatnie zdobienie, więc... Tak. Jakie zwierzęta posiada Natalia? 3 psy. A. 2 koty plus pies. C. Żółw. 2 psy i chomik. Czy 2 psy plus i chomik tam jeszcze... Ja nie widzę, zobaczyłam z tyłu, że jest jeszcze chomik dodany. No jak teraz się tak dziwujesz tym chomikiem, to chyba już nikt nie uwierzy, że odpowiedź C jest prawidłowa. A ja no, lubię chomików. Nie ja lubisz? Lubię chomików. Lubisz? Lubię. Aha. Bardzo. Tak? Dlaczego nie mogę My nie czasami jesteśmy chomików? Jak takie chomiki w takich kółeczkach. Dokładnie. Tak się czuję na co dzień. Tak. Kochani, ponieważ nasz live jak zwykle się przeciągnął, a wiemy, że no, czekacie na naszą promocję, to tak. Jeżeli macie już ochotę lecieć na zakupy, to możecie, ale tak naprawdę wtedy przegapicie nasze ostatnie pytanie, ogłoszenie nagród i tak dalej, więc no nie wiem, czy... Podejrzewam niektórzy, że jeszcze jednak tam lecą już po zakupy, albo robią równolegle, wiesz, tutaj na jednym telefonie oglądają, na drugim. Tak? Dokładnie. Utwardzane. Dobrze. Teraz daję na to top velvet, więc Ty możesz jeszcze, bo 60 sekund będę musiała przed zdobieniem utwardzić top velvet, więc bez to problemu możesz... Ostatnie pytanie możesz dodać, kochani. Mamy jeszcze tam jedno. Ostatnie pytanie na tablicy. Co szalonego Natalia zrobiła, aby zaimponować swojej sympatii? A. Zrobiła sobie tatuaż z imieniem sympatii. B. Porwała psa sympatii, aby później go oddać i mieć pretekst do spotkania. C. Obcięła włosy na krótko. D. Wykonała zjazd na rowerze a la parkour, czyli tak naprawdę hardkorowo. No i to jest ostatnie nasze pytanie, więc zostawiacie 13 z numerkiem A, B, C lub D. A już za chwilę. Już za chwilę. Już za chwilę będę Was prosiła o oddanie wszystkich odpowiedzi. No już Anna na YouTubie zostawiła wszystkie odpowiedzi. Teraz nasze małe krasnoludki sprawdzą, czy te odpowiedzi są prawidłowe. O, widzę, że coraz więcej z Was pisze, więc teraz
znajdziemy osobę, która jako pierwsza udzieliła wszystkie poprawne odpowiedzi na Facebooku i na YouTubie. Więc dajcie nam chwilkę. Musimy to sprawdzić, przeliczyć, posprawdzać, żeby nie było. Komisja Gier i Zakładów musi sprawdzić prawidłowość w przebiegu tego konkursu, więc tak, zostawiajcie teraz odpowiedzi. Nie wiemy, czy ta pierwsza jest prawidłowa już, nie mogę tego stwierdzić. A już niedługo pokażemy Wam ostateczne wyniki. Możemy. Robię artery, tak. Mieszam sobie kolory bordowy. To sobie dam, tak, na rękawiczkę, pokażę Wam. Bordowy sobie wymieszam arterów. Troszkę taki pomarańczowo-biały też z bordowym pomieszany, żeby był jaśniejszy. Brązowy pomieszany z białym, taki cappuccino troszkę powstał nam. Biały oczywiście, żeby zwiększać tonację, tak, żeby było bardziej jaśniejsze, były bardziej jaśniejsze kolorki do płatków. I tutaj mamy jeszcze różowy. Czarny i zaczynamy malować. A Ty możesz? Tak, jeszcze powiem Wam, że odnośnie naszego konkursu na stylizację walentynkową, inspirowaną tym live'em, ale tak naprawdę temat po prostu walentynkowy jest naszym motywem przewodnim. Wykonujcie swoje prace, możecie robić na tipsach, na klientkach, na jednym tipsie, na pięciu, na dwóch, jak chcecie, macie pełną dowolność, tylko musicie zostawić pracę, zdjęcie pracy w komentarzu pod postem jutrzejszym na naszym Facebooku. Tam po prostu będziemy czekać i zbierać Wasze prace i te prace będą nagrodzone. Pierwsza nagroda, nagroda główna, to będzie nowa lampa plus zestaw Arter Basic Box, więc nagroda zacna. Ale miejsce drugie i trzecie. Przepraszam Cię, przerwę, to są te produkty, które dokładnie teraz pracuję. Tak. A miejsce drugie i trzecie, to z tyłu za Natalką, widzicie, są takie prezenciki. Więc będę Was prosić jeszcze o podanie numerków, które prezenciki mają być nagrodami. No i otworzymy je oczywiście i sprawdzimy. I będziecie wiedzieć, jaka nagroda będzie za drugie miejsce i za trzecie. Widać te prezenciki? No, widać je tak na szafce po Twojej lewej stronie. Widać, wiszą takie z kokardkami. Mam te maźnięcia. Dam to będziesz chciała je otworzyć, Natalko. Co prawda jeden nie będzie nagrodą, no bo wybieramy tylko dwa z trzech. A jakie mam to otworzyć? Jak? Normalnie. Zrobimy taką mikroturbo-mini przerwusie. Wtedy głos wyskoczy zza kamery, poda Ci prezenciki i otworzysz, a potem już... To dobrze, bo mam te spodnie od piżamy. No to mówię Ci, że ten głos wyskoczy. Kiedyś było, nie widać. Kiedyś było na live, czy gdzie, na pierwszym, czy kiedy, czy na którym ktoś zapytał, jaki, czy ciekawe, czy jestem w ciapciuszkach i nagrywaliśmy tego maltańczyka, który ty się zgubiłeś, przestraszyłeś moich włochatych tych ciapciuszków. Tak. Słuchajcie, możemy teraz pokazać na tablicy tak dosłownie na chwileczkę prawidłowe odpowiedzi, czyli wszystkie, które się pojawiły, bo już możemy to ogłosić. Dokładnie. My jeszcze cały czas sprawdzamy. O, macie tutaj prawidłowe odpowiedzi zaznaczone, pogrubione. Więc wszystko jasne. Mężem Natalii nie jest Borys. To się wyjaśniło. Tak. Ostatnie pytanie też było ciekawe. Co szalonego zrobiłaś? Więc zjazd na rowerze a la parkour. Możesz coś powiedzieć w dwóch słowach o tym? Co to za szaleństwo? Bo ja w to nie mogłam uwierzyć, że to Twoja sprawka. Tak, to moja sprawka. Chłopiec, który mi się podobał, mieszkał niedaleko ode mnie. I on bardzo lubił szaloną jazdę na rowerze. I on taką ma jakąś bandę takich właśnie przyjaciół, między innymi tam dziewczyny też były, którymi oni właśnie wszędzie jeździli, skakali, takie różne rzeczy wyrabiali. Możemy już wrócić z kamerką do... Tak, możemy wrócić, bo ja mogę mówić i malować. No i maluję teraz pędzelkiem dożystową jedynką. Nabieram na pędzelek dwa kolory, on jest zaokrąglony, więc robię takie mikromaźnięcia, troszkę podobny w stylu one stroke, ale zupełnie inny ruch jest, tak? Ponieważ pędzel jest zaokrąglony w kształcie języczka. Więc tutaj sobie robię pociągnięcie, maźnięcie i cieniowanie tak naprawdę w jednym. Wracając do tematu, on mieszkał na ulicy, która miała duże takie... Tak jakby, nie wiem, to jest taki nie garb, na wysokości, czyli ta ulica była takim... Na wzgórzu. O, garb miała, ulica miała garb. Dobrze, znaczy naprawdę wydanie na moich przewrotów. Tak. A na końcu tej ulicy był płot i pole i ta ulica była tak jakby... Nie,
nie wiem, to prostopadle, ślepa ulica i była taka prostopadle jeszcze jedna. I na końcówce po prostu był malutki płot, nieduży i pole. Więc ja zjechałam na bardzo dużej prędkości z tego wzgórza i uderzyłam w ten płot i przeskoczyłam. Przeskoczyłam, to jest bardzo grubo powiedziane, przeleciało takie ciało, bo ja myślałam, że to będzie tak fajnie, to będzie jak gimnastyka, w zasadzie to wyszło, że kurczę, miałam mnóstwo siniaków, dobrze, że nic nie połamałam sobie. No i to właśnie chciałam tak zadziwić, że ja się niczego nie boję i że też mogę skakać i przez płoty i różne takie. Ale czy to zadziałało? Nie. No właśnie. To nie było fajne, no uwierz mi, jakby może to było fajne, to by to może zadziałało. W pierwszej chwili myślałam, że to wykonałaś jakieś takie salto, taki jakiś skok, taki wiesz. Ja też myślałam, że wykonam salto w tym płot, kiedy uderzyłam. Ja w sumie wykonałam, ale one były niekontrolowane. Piszecie, że coś się sklep zawiesił, bo nie da się zrealizować zamówienia. Może tak być, że jest przeciążenie, bo wszyscy ruszyli teraz na zakupy. Może tak być. Kto będzie liczył odpowiedzi konkursu? Hehehe, no właśnie, mamy tutaj takie krasnoludki, które będą liczyć. Niestety dobra wiadomość jest i zła. Zacznę od tej złej. Nikt nie udzielił wszystkich prawidłowych odpowiedzi. Ale na pewno ktoś był blisko i na przykład popełnił jeden błąd. Więc pewnie będziemy potrzebowali trochę czasu, żeby to zweryfikować. Więc jutro w naszym poście myślę, że pojawi się informacja, kto zwyciężył, więc zapraszamy Was serdecznie, no bo widzicie, no, zaskoczyliście nas, bo nie znaliście odpowiedzi na wszystkie pytania. No ale to było też, no... Ale pytanie było trudne. Trudne były. To było trudne pytanie. Widzicie, taką różyczkę robimy. Mega dużo płatków. Widzicie, że nacinam. To się nacina takie, nazywa się to nacięcia. I te nacięcia powodują, że powstają takie puszyste płatki. Tylko nacięcia są ważne. Jak robić nacięcia? W mokrym żelu. Ruch jest dokładny, ostry i jeden za drugim to jest następny płatek. Ja nie poprawiam, bo jeżeli zrobię jeden ruch, a potem chcę to poprawić i poprawić, to wszystko mi się rozmarzy i zrobi się jednokolorowa wielka plama. Dlatego nacięcia są i trudne i łatwe jednocześnie, bo trzeba się nauczyć, więc trochę czasu poświęcić, żeby uzyskać tej dokładności i szybkości pracy, ale wy widzicie, że ja i ile zrobiłam ruchów, już mam prawie pączek róży, tak? Więc tak naprawdę czasowo trudne zdobienie mi nie zajmuje więcej czasu niż proste. Mm-hmm. Widzicie? Wcale trudne zdobienie nie zajmuje więcej czasu niż proste. Więc czy warto uczyć się? Warto. Tylko, że trudne zdobienie, żeby opanować, trzeba troszkę czasu poświęcić. Ale w salonie 10 minut możesz zrobić piękne, bogate jakieś zdobienie, ale też możesz dłubać się z kamyczkami, siedzieć też 10 minut. No, wszystko należy. No, warto się szkolić, zapraszamy na Twoją stronę. Ćwiczyć, nawet nie tylko szkolić, ćwiczyć, bo ile jest osób, które tak naprawdę wykupili szkolenia albo byli, a potem pytam, odpracowaliście? No nie, no szkoda kasy. No. Więc musicie siedzieć w nocy. No ale nawet teraz można sobie odpalić jeszcze raz live, posiedzieć, pomalować, popróbować. Do 5 rano, potem przyjść z takimi oczami jak pan do pracy. Tak, ale no cóż, cóż to życie bez męczarni. No prawda. Mamy raczej przeciążony serwer. To musimy coś zrobić z tą zniżką tak naprawdę, musimy coś zorganizować. No bo skoro wszyscy teraz oglądali live i nagle wszyscy ruszyli, żeby kupić. No i nam, no tłum się zrobił. Tłum się zrobił. To musicie, a do której mamy? Do 23.59. Nawet no nic, no porozmawiamy z szefostwem, no i może się coś dowiem, czy coś robimy, czy nie robimy. Jeżeli się okaże, że nie będzie działało, to myślę, że przedłużymy tą promocję chyba troszkę. Dokładnie. Na przykład do jutro do 12 w południe. No myślę, że tak możemy zrobić. To zróbmy tak. Może zróbmy tak od razu. No bo nie wiemy, czy zadziała, czy nie zadziała. Dokładnie. Podobno działa tylko powolutku, trzeba poczekać. Więc tak, promocja jutro do 12. Ha, więc nawet można się na spokojnie zastanowić. Widzicie? Daje ciemność, żeby zrobić płatki sobie zewnętrzne, które mi opadają, wypadają tak jakby wokół. Ciemnym kolorem daję. Klik, klik, klik. Dobrze. Już prawie mamy końcóweczkę, więc troszkę jeszcze zostało, dziewczynki, chłopczyki. I mamy chyba te różne. Co tu jeszcze? Widzę, chyba wszyscy już się rzucili na te zakupy, ale jeszcze spływają odpowiedzi, więc fajnie. Będziemy weryfikować.
Już Ci, Karolinko, mówię. Co prawda pokazaliśmy wszystkie odpowiedzi na ekranie, ale już Ci mówię, że prawidłowa odpowiedź w numerze 1 to 14 lat, czyli odpowiedź 1C. Malwina żupisz, że zrobi zakupy w nocy, jak się uspokoi. Kochana, no możesz też zrobić rano, więc... Ty wyobrażam, staje mąż, wypić wody, aż on tylko siedzi na tym, o trzeciej w nocy. Co ty robisz? Zakupy zrobić. Ale czas będzie do 12 w południe jutro, więc możecie sobie na spokojnie zrobić zakupy jutro jeszcze. To są teraz maźnięcie, zmienne cieniowanie w zależności od tego. To są płatki zewnętrzne. Ale tak sobie myślę, że jak tak wszyscy się rzucili, bo aż nam serwer zamuliło, to też jest ograniczona liczba produktów niektórych, więc no, może lepiej zrobić teraz te zakupy. Tak sobie myślę, żeby później nie było, że zabrakło. Też może być. No, nie jesteśmy w stanie Wam podać recepty, musicie działać intuicyjnie. Niech Wasze walentynkowe serduszka Wam dobrze podpowiadają. A mogę zapytać też dziewczyn tutaj i nie tylko dziewczyn, które znamy, stylistów. Czy Wy macie full klientów właśnie zapisanych na paznokcie walentynkowe przed walentynkami? No właśnie, dajcie nam znać. Bo sądząc, interesuje mnie po prostu. Wiesz, sądząc po tym, jak nam się sprzedają te nasze walentynkowe kolorki, to podejrzewam, że chyba jest. Troszkę, tak? Jest sporo, więc no ale napiszcie nam. Na jaki podkład sypiemy pyłki? Na mokro zawsze. Na mokro, ja teraz pokażę. Właśnie tutaj całość wokół będzie w pyłku. Tak. Więc tutaj jeszcze troszeczkę poczekajcie i zobaczycie. Agnieszka, zamówiłaś, zaszalałaś, to za ile zrobiłaś zakupy? Będzie ten kalendarz albo oliwka gratis? Nie ma kodu, tak, nie ma żadnego kodu. Wszystkie ceny już są obniżone o 20%, więc na spokojnie, nic nie trzeba wpisywać. Jedyne, co trzeba wpisać, to przy zamówieniu powyżej 300 zł, co chcecie dostać do zamówienia gratis? Kalendarz czy oliwkę? W Anglii ciągle lockdown, pisze Klaudia, więc no nie ma niestety. Szkoda. Tak, Esterko, jeżeli masz problem z zamówieniem do UK, to skontaktuj się z nami, z naszym sklepem mailowo. Na pewno rozwiążemy Twój problem, bo teraz właśnie przez te problemy z Brexitem różne są historie, więc kontaktuj się z nami bezpośrednio ze sklepem. Tak, czerwienie zawsze dobrze się sprzedają, szczególnie jak są takie wyjątkowe i nietypowe, jak te nasze Cherry Moon. Także się zgadzam. Też w 100% się zgadzam. No bo czerwienie jest naprawdę zatrzęsienie, ale takie, żeby były wyjątkowe i żeby się wyróżniały, no to już nie jest tak łatwo znaleźć. Tak, robimy teraz jeszcze tutaj malutki pączek i parę listków. Natalko Blanko, bardzo cieszymy się, że jesteś z nami na tym live'ie. Możesz też sobie obejrzeć nasze poprzednie live'y, nasze filmiki szkoleniowe na naszym YouTubie właśnie, więc zapraszamy Cię tam bardzo gorąco. Tak. Nasz kanał to Słowianka Nail Trends. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę YouTube, no i będzie. Już prawie koniec. Jeszcze chcę te prezenciki zobaczyć. A co z tymi prezencikami z tyłu? No właśnie, no musimy dać mikroprzerwę, żebym mogła Ci podać te prezenciki. A to może zrobimy sam koniec? Tak. Kiedy właśnie już, bo zostało naprawdę mi niedużo, żeby to skończyć. Daję teraz zielenie troszkę listków. Daję może utwardzę na sekundeczkę, malutką, krótką. I daję teraz do swoich kolorków trochę zieleni, zielonego arteru. Widzicie, że artery są bardzo napigmentowane. Żółtego i brązowego, żeby zrobić troszeczkę brudny kolor. Brudną zieleń. Żółty, brązowy, do zielonego i mamy brudną, taką trochę błotną zieleń. Ale ja ją bardzo lubię. No właśnie, uzyskać dobrą zieleń nie jest łatwo. Dlatego nasz właśnie zestaw z arterów ma już tą zieleń zmieszaną, ale jeżeli chcecie jakiś inny odcinie, oczywiście, tak. No to trzeba no, troszeczkę jednak popracować. Nie wolno malować czystymi kolorami. I ładniejsze zdobienie jest, ładne zdobienia są tylko wtedy, kiedy macie mieszane kolory między sobą. Tak, nasza walentynkowa promocja tylko do 12. Ale teraz przewrotnie do 12 w południe jutro, ponieważ no, mamy tutaj obciążenie serwera. Ja nie chcemy, żebyście byli poszkodowani i nie mogli tych zakupów promocyjnych zrobić. A ruszyłyście po prostu i ruszyliście jak konie na wyścigu do tych zakupów, więc nam się tutaj troszeczkę nieco wszystko zawiesiło, ale już... Ale przyjemne jest to bardzo, tak, że oglądacie live do końca. No właśnie, nie rozpraszacie się. Nie rozpraszacie się, więc to jest miłe.
Bardzo proszę o porównanie lamp, czy naprawdę nowa jest dużo lepsza od tej z czerwoną górą. Potrzebuję dwie lampy, a różnica w cenie jest spora. Co powiesz, Natalko, na ten temat? W zależności od czego my oczekujemy. Na 100% jest trwalsza, na 100% jest pojemna, wygodniejsza, na 100% nie tak się zabrudza i lepiej się czyści niż tamte lampy. Ma większą moc na pewno. Jest, ma większą moc zdecydowanie, więc szybciej pracuje, ale tutaj z mocą to powiem Wam, że tutaj jest porównywalne, tak? Jest większa, ale to nie jest znacząco. Ale ważne jest to, że ma wyświetlacz, dobrze pracujący też, po sekundom, dobrze pracujący sensor oraz możliwość zmniejszenia mocy, zwiększenia mocy, tak jak Wam jest tego tak naprawdę wygodne. Potrzeba. I do tej lampy mieści się dwie dłonie, jeżeli jest, chcielibyście, tak? Mhm. Więc czasem możecie na przykład jedną kupić, a potem sobie na przykład drugą, bo ta mniejsza lampa, naprawdę dwie dłonie, to jest katastrofa tam. Tylko po jednej dłonie. No właśnie. I to jest duży plus tej lampy. A Agnieszka ma na przykład urodzinki w walentynki, czyli prawie ma tak jak ty dzisiaj, bo masz urodzinowo-walentynkowy live dzisiaj. Tak? No. No to tak naprawdę też jeszcze jeden wodnik. Tak. No to wszystkiego najlepszego. Tak. Szkoda, że nie masz tego ti, żeby znowu tak wybuchło. O Jezu, nie, nigdy więcej. Dodam jej listeczki jeszcze tutaj troszeczkę, jaśniejsze. Jeszcze co fajnego piszą. A, się już rozpisali, rozgadali trochę. To fajnie. Teraz słuchajcie, nasz sklep jest zawieszony na 5 minutek, ale zwiększamy wydajność, żeby wszystkich Was obsłużyć, więc teraz jest to tylko kwestia przeciążenia. To co jest teraz, na spokojnie, po live'ie możecie sobie do zakupu wracać. Biorę teraz 12, zrobię jeszcze kilka bardzo cieniutkich linii. Kropeczki w środku, utwardzę i robię ostatni krok i tutaj akurat już pokażę Wam ten pyłek, jak się sypie i powiem, w jaki sposób pracujemy, jeżeli chcemy na cały paznokieć tylko pyłek, tylko nasz brokacik, bez na przykład takich zdobień, tak, a tylko i wyłącznie brokat. Więc tutaj jeszcze kilka cieniutkich linii kładamy do lampy, zatopujemy, nie wiem, topujemy może topujemy, tak? Topujemy, no. Zatopujemy. Też zatopujemy też, można powiedzieć, myślę. No dobrze, to jeszcze przypomnę, że będzie konkurs na stylizację inspirowaną walentynkowymi zdobieniami. Czekamy na Wasze zdjęcia przez najbliższe dni, aż do 10 lutego, czyli macie tydzień tak naprawdę. I przysłać nam swoje prace, my wybieramy zwycięzcę. Zwycięzca otrzyma, wygra nową lampę plus zestaw Arter Basic Box. A teraz Natalka jeszcze dosłownie taka mikro będzie przerwa i otworzymy... Zagłosujecie tak naprawdę, który numerek paczki otwieramy i dwie z trzech paczek otwieramy i będą ogłoszone nagrody. Kropeczki daję, zielone w środku. Promocja koszyka będzie przedłużona do jutra do godziny 12. Więc możecie na spokojnie robić zakup. I się nie martwić, że Wam czegoś zabraknie. Wkładamy teraz do lampy na 60 sekund, żeby dobrze to się wszystko utwardziło u nas. Na 60 sekund. Pamiętacie, że artery nie mają dyspersji. One bardzo są napigmentowane właśnie do zdobień płaskich, do one stroke'u, do rzostowo pierwszego poziomu, do cieniowania, do cienkich linii, tak naprawdę do wszystkich technik, które są najbardziej popularne w salonie. Jak najbardziej się nadają i idealnie się utwardzają. Po utwardzaniu są idealnie gładkie i nie mają dyspersji, więc nie ma ryzyka, że coś Wam się polinie, popłynie, kolor się nie utwardzi, pomarcze, odejdzie. Nie, masa wariantów, tak? Albo, że musicie kilkanaście razy powtarzać, bo są transparentne. Bardzo napigmentowane produkty i możecie przechowywać ich na przykład przez dłuższy czas w takich metalicznych etuich. I nie obawiać się, że coś im się stanie. I tam nawet mam gdzieś upakowanie, jak wygląda. Boksik sam, arterów, tak. Bo można sobie kupić pojedyncze, ale taniej jest kupić jednak boksy. I boksy mamy dwa na razie, a pracujemy jeszcze nad jednym zarąbistym. Dodatkowym to są boksy Maestro i Basic. Tak, Basic Box ma bazowe kolory, czyli biały, czarny, niebieski, żółty, czerwony. A Maestro ma już te dodatkowe, czyli fuksjowy, pomarańczowy. Fioletowy, brązowy. Tak, i zielone. I zielone, dokładnie. Dwa boksy.
Dobrze. I widzę, że tutaj już chopniczek. Przypuchtały do ciebie prezenciki. Ale muszę sobie teraz, czy mogę jeszcze skończyć zdobienie tak na sam koniec, jako takie niemal co pożegnanie? Nie no, musisz posypać tym pyłkiem naszym. Teraz czy to? Teraz. Teraz. Już zamknijmy ten etap. Piszecie, zdobienia, że artery, sztos, to jest prawda, to jest produkt, który pokochałyście. Tak, pokazujemy. O, mamy. I zobaczcie. Tak, śliczne, praktyczne opakowania, to prawda, one są cudowne na prezent. Naprawdę można zrobić styliście. Tak, widzicie? Cudowne. Utwardzony jest. Gładki, utwardzony, nic się nie dzieje, mega napigmentowane. Mamy. I teraz ja muszę to zatopować. Daję na to topno wipe. No bo muszę tylko dlatego, że są ryski widoczne. Nie muszę stopować w sumie. Mogłabym zostawić, bo one są jest utwardzone i gładkie. Ale topuję tylko dlatego, że ja widzę ruchy od pędzelka i na przykład mi to się nie podoba. Jeżeli Wam się to podoba, możecie to zostawić. Więc tutaj jest tak naprawdę na Wasze wasz gust, decyzje. Tak, Waszą decyzję. Pytacie, czy wysyłka na przykład do Holandii. Kochani, wysyłamy wszędzie. Do wszystkich krajów świata nawet. Wystarczy się z nami skontaktować i już. Nie ma problemu. Sklep już działa. Mamy taką informację, więc poczekajcie jeszcze, bo jeszcze zapytamy Was o nasze prezenciki, które będą nagrodami w naszym konkursie na stylizację właśnie. Topuję, wkładam do lampy i teraz na 60 sekund muszę włożyć do lampy i pokazuję już nasz pyłek posypywania. Czy jest jakiś kod? Nie ma żadnego kodu na rabat. Wszystko jest naliczone automatycznie, wszystkie ceny już są obniżone o 20%, więc wystarczy tylko pakować do koszyczka i zamawiać. Od 300 zł mamy kalendarz i oliwkę w prezencie gratis. Do każdego zamówienia naszej kolekcji Cherry Moon macie też piękną opaskę do spania, limitowaną oczywiście. Jest cudowna. I'll be back. Bardzo, tak, I'll be back, prawie. I no, oczywiście do każdego, absolutnie każdego zamówienia jest nasz walentynkowy e-book. Póki się utwardzę, mogę jeden otworzyć? Nie, nie możesz. Nie? Właśnie na tym teraz, to teraz Was proszę, żebyście zostawiały komentarze, który numerek otwieramy. 1, 2 czy 3 i to będzie tak naprawdę wybrana nagroda. Drugie i trzecie miejsce w naszym konkursie. Tak. One są ponumerowane, więc jak tylko tutaj które głosy ja padną... Oj, spada. Piszcie w komentarzach. 1, 2 czy 3. Dwie, które będą na to jest trójka, poziomie, żebyście rozumieli, że one są takie same, tak? Nie ma nic, żadnej różnicy, więc tutaj podpowiedzi jakieś tak po opakowaniu nie znajdziecie. Możesz próbować na przykład potrząsać. O! Widzisz różnicę? Nie widzę. No właśnie. Czy jutro będzie, że pobliping dostępny? Nie będzie. Na pewno nie będzie jutro do 12. Ale napiszcie mi, w jakim celu chcecie pobliping, bo być może poradzę, jak go zastąpić i czym zastąpić. Na... No właśnie, napiszcie. Tak. A ja tu w gąszczu numerków trójka wydominuje. Trójka i dwójka, tak naprawdę. Właśnie nie czuję też różnicy. Ja nawet nie czuję, Wam powiem tak, różnicy w wadze. Więc podejrzewam, że tam powinna być kartka chyba. Z napisem, co może tam. No bo tak waga jest taka sama, wszystkich trzech. Tak, no mogę Ci powiedzieć, tam są karteczki właśnie. Tam są karteczki z napisami. Nie masz nawet możliwości jakiejkolwiek, żeby wychwycić, nie, co by wziąć. Nie ma. Dwójka, widzę trójka. Napiszcie z tym kombi pinkiem, bo teraz macie jedyną niepowtarzalną szansę. Macie Natalię na linii online. Macie taki hotline z Natalią. Hotline. Hot call. Dlaczego potrzebujecie to? Natalia Wam doradzi, co innego możecie sobie kupić. O ile promocji da się, tak? No właśnie. Teraz tak. Tak. Góra. I pokazuję sekundkę. Uwaga, co dotyczy naszych pyłków. Więc wiemy o tym, że ten pyłek można wcierać, tak? Hug-in, to jest jedyny, który można w dyspersję wcierać, resztę... Najukochańszy. Tak. Można też posypywać tak, jak będę robiła teraz kiss-in, bo wybiorę jego. Ale to jest jedyny, który jest bardzo miałki i można go naprawdę też wcierać. Resztę pyłków pracuje identycznie w sumie, tak jak teraz będę Wam pokazywała. Czyli jemy, sypiemy na... najlepiej na top velvet lub top no wipe. Nie ma znaczenia, jaki chcecie wybrać. Podkład,
który wykorzystujecie, musi być w tej samej tonacji i kolorowej rodzinie, czyli barwie, jak sam pyłek. Jeżeli ja chcę nasypać czarny, to wybieram czarny kolor. Jeżeli chcę na przykład holo nasze, holograficzne, to też czarny, bo jednak tutaj większość jest czarnego koloru. Na przykład mamy taki miks, tak? Tam gdzie widzimy i drobinki bordowe, czerwone i czarne. Tutaj może być bordowy kolor, czarny kolor też może być podkładem, bez problemu też się nada. Czyli na przykład nie możecie niebieskiego koloru wziąć albo żółtego pod, pod taki pyłek. No i pod czerwony, oczywiście klasycznie czerwony. Utwardzony kolor ma być, może być jedna warstwa, nie musicie dublować, jedna warstwa. Utwardzamy koloru, dajemy na to top no white lub top velvet, sypiemy bardzo delikatnie nasz proszek, żeby on wchłonął się dobrze, żeby top wchłonął proszek, zsypujemy nadmiar i wkładamy do lampy na 90 sekund i mamy gowcowca. Nie sypiemy te proszki na kolor mokry, bo wtedy jest ryzyko, że się nie dotwardzi w środku kolor, ponieważ niektóre właśnie proszki nasze mają większe drobinki, takie niemal co okrągłe pajetki, więc naprawdę, jeżeli będzie kolor, a nie top, może gdzieś się troszkę coś nie dotwardzić, więc żeby nie było ryzyka, tylko na top. No i co teraz robię w sumie? To Wam i pokazuję. Wokół mojego całego serca wszystko zamalowuję topem no wipe i potem na to sypię kiss in. Ale też mogę i Twój ukochany hug in. No jak już wolisz. Ja chcę mieć hug in. A mi się akurat pokazuje kiss in bardziej. No to daj kiss in, a ja mówię, zamawiam na wszystkich paznokciach hug in. A jeszcze jedno, nie dawajcie za grubo topu, bo wtedy wchłaniać się będzie bardzo długo i będzie za grubo. Cieniutko ma być topu. Cieniusieńko. Aniu, wszystkiego najlepszego z okazji Twoich urodzin. Wszystkiego najlepszego. I jeszcze jeden wodnik. Jak uchronić pędzel przed odkształcaniem się końcówki pędzelka w jedną stronę? Takie pytanie już na stronę. Malować na drugą, jeżeli pojawiły się malutkie, ponieważ zawsze jest pierwiastek tego zepsucia potem już pędzla. Pierwiastek jest taki, że jak malujecie zawsze na jedną stronę, to włosie tak delikatnie taki nadaje, bo pojawia się taki malutki łuk. On nie przeszkadza w niczym, w żaden sposób, tak? Możecie pracować na różną stronę, nie przeszkadza ten łuk, ale w momencie, kiedy Wy dalej będziecie pracować w miejscu i w kierunku tworzenia się tego łuku, to wtedy się łamie końcówkę i robi się haczyk. I to jest moment, w którym ciężko odratować pędzle. Jeżeli są cieńkie i długie, wtedy można nagrzać, wyciągnąć go tak delikatnie, to wtedy jest szansa. Ale przy gęstych, krótkich nie ma szans haczyki poprawić. Wtedy są naprawdę pędzle już do wyrzucenia. Dlatego co robić? Co parę dni, jak widzicie, że pojawia się malutki łuk, zmieniać pędzel na drugą stronę i malować na drugą stronę. To jest jedyna szansa. Wtedy one bardzo długo żyją. Pojawia się pytanie, jak e-book będzie dostarczony. Kochani, dostaniecie go po prostu drogą mailową jako link załącznik. Także dostaniecie go po prostu przy realizacji zamówienia. Marteczka pisze, może się uda zrobić coś typu carbide base bezbarwna. Nie do końca wiem, o co chodzi, ale może Ty wiesz, Natalko? Jeszcze raz, karbid. Karbid nie mamy takiego. No właśnie nie mamy, więc nie wiem, Marteczko, doprecyzuj. Wiecie, muszę wytrzeć tutaj, wiecie dlaczego? Bo wjechałam na serce topem i wtedy jest ryzyko, że u mnie moje zdobienie się... Zabrudzi tym zabrudzi, tak. Więc teraz sekundkę podczekam. Może ma się na uwadze Kerbil Base? Może. Bo podobnie brzmi karbid i Kerbil Base. Kerbil Base, jeżeli chodzi o wzmocnienie płytki naturalnej, to jak najbardziej się nadaje. To jest twarda, fajna baza i tą bazą, jako jedyną bazą, którą mamy w ofercie, można delikatnie przedłużyć paznokieć i będzie idealnie się trzymał. Czy transmisja będzie zapisana? Będzie. Oczywiście, że będzie. I teraz ostrożnie pędzelkiem obrysowuję tu, żeby nie wjechać za bardzo na serce. Już jesteśmy tak naprawdę na finiszu. Przypominamy o konkursie na stylizację, czekamy na Wasze zdjęcia. Jutro pojawi się post na Facebooku i pod nim będziecie mogły już rzucać zdobienia. Nie wiem, czy uda Wam się do jutra przygotować coś specjalnego, ale macie na to 7 dni, więc na spokojnie dacie radę. Do 10 czekamy na Wasze zgłoszenia, Wasze prace. Wybierzemy 3 osoby, które zwyciężą. Pierwszą nagrodą będzie nowa lampa plus zestaw Arter Basic Box. Natomiast 2 pozostałe zaraz się dowiemy, bo Natalka otworzy, już wiem, że pudełko 2 i 3, bo te miały najwięcej Waszych głosów. A 2 miało otworzyć czy jedno? 2! 2 właśnie, bo to będzie nagroda 2 i 3 w naszym właśnie konkursie na stylizację.
Dobra, widzicie? Mam, dałam. Daję swoje korytko, żeby potem sypać z powrotem pyłek, żeby go nie tracić. Te korytka już powtarzam, bo już na live mówiłam o tym, ale potem było też dużo pytań. W makro to jest do deserów. Tak. Tych takich, wiecie, przy cateringu. Kosztów naprawdę bardzo mało, a są fajne. Tak, dokładnie. Jeżeli macie jakiekolwiek problemy z zamówieniem, że tak jak tu Natalia pisze, że pieniążki z konta poszły, dostała potwierdzenie przelewu, ale potwierdzenie zamówienia w koszyku już nie, nic się nie martwcie, skontaktujecie się z naszym sklepem, wyślecie maila, załączycie potwierdzenie przelewu. Na pewno poradzimy coś na to, więc się nic nie martwcie. Sklep już działa, hula, jest gotowy na wasze zakupy, więc... No, sypiemy, widzicie? Po troszku. Sypadłem oczywiście, bo jak żeby inaczej. Dzisiaj troszeczkę inne sypadło, takie bardziej... Profesjonalne jakieś, tak? Odchudzone takie. Odchudzone, szpatułka taka. Troszeczkę nie mamy ostrości. Nie wiem, dlaczego się na mnie łapie ostrość. Na proszek nam się łapie, tak, a nie na dole. No o, może teraz... Jest teraz, widzicie? Tak, teraz. No i to jest ten cudowny, piękny Kiss In. Tak. Mail to jest sklep @slowiankanails.pl. Czy nowe pyłki mają nazwę? Tak, to jest część naszej kolekcji Cherry Moon, czyli mamy piękne, wiśniowo, czereśniowe, cudowne kolory lakierów hybrydowych i do tego 5 pyłków z różnymi efektami. Teraz Natalka używa jeden z nich. Kiss In. Piękna czerwień, taka głęboka, wiśniowa, bardzo lśniąca, bardzo. Ale co jest fajne w nich, teraz widzicie, jak odpylam i daję do lampy na... się skończyła, teraz mamy zestaw lakiery plus opaska. Pyłki możesz sobie domówić osobno. Tamta promocja była limitowana, była dosyć długo u nas, bo bodajże więcej niż tydzień. Tak. Więc no już jakby jest zamknięta, teraz mamy inną ofertę, więc zapraszamy Cię bardzo do zakupów. A co będziemy mogli otwierać? No i teraz już została ostatnia rzecz do wykonania, czyli zaraz pokażesz finalnie zdobienie. Tak, sekundkę, bo on się utwardza. Troszkę to pięknym, wyrzucę tutaj, bo to jest brudne wszystko. To potem sobie ułożę. Włożę z powrotem do etui artery i malować będę jutro, pojutrze. Jutro mam właśnie z dziewczynami ostatni dzień, bo mam Express Educator kurs, więc nowe słowianeczki się rodzą. Wracamy po przerwie covidowej, nasze szkolenia już stacjonarne działają, więc... Ja jestem po covidzie, więc można pracować. Tak, także jesteśmy gotowi, czekamy na Was oczywiście wszelkie głęby w Boże. Wszelkie względy bezpieczeństwa mamy zachowane. Właśnie to samo chciałam przed chwilką powiedzieć, wyrwałaś mnie z języka. Tak? Dokładnie. Także czytamy sobie już tutaj z głów. Tak, telepatycznie. Tak jest. No, tyle lat się już współpracujemy i znamy, że już pora. Także już niedługo nie będziemy w ogóle rozmawiać na live'ach, tylko będziemy sobie przesyłać te telepatycznie informacje. Ty już spać już trzeba iść. No, już się język trochę plącze. Tak, i się nie dziwi, że mi też. Już 23. Mieliśmy skończyć 22.30, ale wyszło jak zwykle. A ile, która jest teraz? 23 już. To nawet, 10, ale tylko pół godziny, a nie 2,5 godziny tam przeciągnięcia. No, bywało gorzej. Bywało gorzej. My jakby tam nie było dzisiaj, zrobiliśmy 3 zdobienia i 2 budowy. Tak, no to był bardzo ambitny plan, ale się udało. Tak. Sandra jeszcze pyta, czy zestaw pędzli do One Stroke jest ok, bo spora różnica w cenie w porównaniu z tymi pojedynczymi i sama nie wie, które lepsze, na które się zdecydować. Wiecie, one nie, inaczej, one są do różnych celów tak naprawdę, więc nie da się powiedzieć, że jedno zastępuje drugie. Zestaw ma w sobie różne rozmiary, ale one są większe te rozmiary, a pojedyncze dwójka i trójka to są bardzo drobne do one stroke'u pędzle, więc one są do detali, do niuansów, do bardzo malutkich kwiatuszków, listeczków, jakichś pączków, albo właśnie do poziomów trzecich, drugich, kiedy my robimy bardzo delikatne i bardzo głębokie i puszyste środki, więc
ta dwójka i trójka naprawdę są bardzo zaawansowanymi pędzlami, bo ciężko w one stroke uzyskać tak malutki pędzel, żeby on się nie rozdwajał, żeby on miał na tyle włosie dobrze ułożone, żeby ono było, żeby one też nie robiło się 3-4 końcówki, ale też żeby nie był za tyle gęsty, że z profilu też robił się pękaty. Więc bardzo trudno zrobić tak malutki pędzel, żeby był bardzo dobry w pracy. Dlatego cena jest naprawdę wyższa. Dlatego zastąpić i nie da się, ale jeżeli jesteś początkującą osobą, to lepiej kupić one stroke zestaw, a tylko potem dwójka lub trójka, ponieważ dla osoby początkującej ten pędzel, dwójka czy trójka do one stroke'u oddzielne, są za trudne, bardzo ciężkie są te pędzle. Trzeba najpierw technikę dobrze opanować. Już się utwardziło. Jeszcze będę Ci prosiła o pokazanie naszych pyłków na wzorniku. Dobra, już. Bo też się pojawiło jeszcze pytanie. Górka, góra, pokazujmy je. Tak, a to są nasze cudowne kolorki oraz pyłki. Mamy 5 pyłków, różna gradacja, różne efekty. Widzicie, że są przecudowne, lśnią obłędnie. Dokładnie. Czarny, smolisty, 2 z takimi większymi pajetkami, jak Ty to nazywasz, Natalko, Sex In i Flirt In, no i te 2 czerwienie. Przepiękne są. Także czekają na Was w naszym sklepie z 20% rabatem. No. Więc kupujcie, bo są wspaniałe. Odpylamy serduszko nasze. No zobaczcie, jak to wygląda, jak to błyszczy. Boże, chcę mieć to na paznokciach. I mamy gotowce. Co prawda koleżanki w pracy mówiły, że nie, no na wszystkich paznokciach to byłaby przesada. Co ty myślisz, Natalia? To była wszystkie przesada? Te paznokcie na wszystkie. Wszystkie z takim efektem po prostu, takie wiesz. No zależy, gdzie byś, jakbyś też szła w disco klubu, to. Ja to, nie, ja tylko po chlebu rano jadę. To nie żłobka odprowadzam, więc ja nie wiem, czy. To nie, to byłoby przesada. Jeden paznokieć wystarczy lub 2 na przykład. Wśród na przykład matowych innych paznokci. Ech, ale wszystkie paznokcie jeszcze do przedszkola z dzieckiem, to. Do żłobka. Przepraszam, do żłobka. To jeszcze gorzej. Aha, no bo malutki. No to nie, to nie, to nie będzie. Ale tak naprawdę mamy demokrację. Co chcemy, to robimy. Chcesz, to zrób, bo życie jest tylko ale jedno. Ale sama sobie nie zrobię właśnie. Taki jest problem. Proszę, niech mi ktoś zrobi. Zobaczcie, mamy gotowce, widzimy, że jest serduszko, w środku troszkę wklęsłe, a wokół jest proszeczek. Więc no takie nietypowe zdobienie. Bardzo podobne mam u siebie na Instagramie, tylko inaczej wykonane, troszkę bardziej, te kwiaty są jeszcze bardziej zaawansowane i czarnym pyłkiem tak, zrobione. Dating, tak. I z tamtego zdobienia też jest filmik szkoleniowy, który się pojawi niedługo na moim Instagramie i na Instagramie Słowianki tak, chyba. Natalia Larina, wpisujcie Natalia. Przez 2 i. Kropka Larina, tak. Tak, na Instagramie i śledźcie nas, bo tam naprawdę też... A teraz mam otwierać, ja tak rozumiem, że dwójkę i trójkę. Dwójka i trójka. Link do sklepu już Wam tutaj trójkę mam. A potem możemy otworzyć jedynkę, żeby pokazać, co wyrzuciliście. To jedynka na razie, to może od jedynki zaczniemy? Dobra, może być. Jedynkę wyrzuciliście. Dobra, wrzucam link do sklepu, właśnie już go macie. Jeżeli chodzi o, piszecie, czy powyżej 600 zł będą 2 prezenty. Automatycznie Wam to się nie zrobi, więc bardzo Was prosimy o zrobienie 2 osobnych zamówień, czyli na ponad tam 300 zł i drugie ponad 300 zł i wtedy macie gwarancję, że prezenciki do Was dotrą. Bo to wiecie, nie obawiajcie się, paczuszka będzie jedna, a nie paczka, a nie 2 przesyłki. Ale wiecie, to jest system, więc on musi Wam to naliczyć, więc niestety musicie zrobić 2 zamówienia albo 3 zamówienia, jak tam już wolicie, ale żeby na pewno dostać 3 prezenty, tak musicie zrobić. Dokładnie. Otwieramy. Dokładnie. To jest coś, czego nie wybraliście. Tak, to jest to, czego nie wybraliście. Pamiętajcie o tym, to otwieram to, czego nie wybraliście. To jest. Tak zapakowaliście, ładnie. I wy nie wybraliście 1 bilet na maraton online. Nie wybraliście bilet na maraton online. Tak, czyli to nie będzie naszą nagrodą nie. W konkursie na stylizację inspirowane walentynkami. Dobra, teraz jedziemy to, co będzie nagrodą. Miejsce drugie to niech będzie dwójka i miejsce trzecie to niech będzie trójka. Bo w sumie jeszcze wszystko raz? Się złożyło. Dwójka? Dwójka to będzie miejsce drugie, a trójka miejsce trzecie. Dobra, dwójka. A pierwsze miejsce co? A pierwsze miejsce to jest lampa i zestaw Arter Box Basic. Czyli teraz otwieram dwójkę tak. I to jest miejsce drugie. Drugie. Czyli takie? Może z trzeciego trzeba zacząć miejsce. Dlaczego? Nie? Nie, no już otwieraj. Drugie to dwójka, to dwójka. Boże, ja się tym zagaduję. Tak mi się plączę. Czyli to jest miejsce drugie. Prezent miejsca drugiego. Pytacie, gdzie są pyłki.
wklejam Wam właśnie link, to jest nasza kolekcja Cherry Moon, wklejam i na Facebook, i na Instagram, Boże, na Facebook, na YouTube, tak. No i co? Drugie miejsce to będzie co? Najnowsza kolekcja Cherry Moon, 5 ml i pyłki do tego. Czyli wszystko. A najfajniejsze to jest tak, że ktoś chyba napisał kolekcję Cherry Moon, a potem tak sobie myślę, poczekaj, to nie wiem, czy to nie widać, chyba odblaskuje. To jest moja poczekaj, wina. Poczekaj, poczekaj, ale to muszę było... o tym... muszę powiedzieć. Dajcie górną kamerkę. Ktoś sobie napisał kolekcję Cherry Moon, a potem myślę, nie, kurczę, to chyba jest za mało, dam jeszcze, że tak, plus piwem, tak plus było. Pyłki. Tak było, dokładnie tak było. Przygotowałyśmy te nagrody. Ja przepraszam, mówię, tak się śmieję. Nie, mam, no. Jeszcze dorzućmy te pyłki, bo one są no, przecudowne. Tak, dokładnie. Tym bardziej, że my mamy tak, że one muszą być połączone, tak, bo masz bo to jest Kiss in Paris, Paris, tak? Sex in Oslo. No, z tytułu Oslo. Hack in Vegas. No to wszystko się składa w cudowną. Czyli to jest drugie miejsce i zostało nam jeszcze trzecie miejsce. Tak. Trójeczka. Trójeczka. Wyciągam jak tego, jak Święty Mikołaj z wora. No, właśnie. Trójeczka, ta-da-da. Pamiętajcie, że na sklepie macie też zestawy gotowe, czyli wszystkie kolorki 5 ml plus opaska i 10 ml też plus opaska, więc wystarczy wrzucić to do koszyka i macie już jakieś warkoczkę sobie zrobiła. Tak. Lepiej byś założyła Natalia tą opaskę do spania na głowę. I poszła spać. Lepszy efekt. I poszła spać. Ona leży na łóżeczku, tak jak należy. Mamy piękne nasze pudełeczka. No. Tak, też możecie je sobie kupić osobno, jak chcecie komuś zrobić prezent. Prezent, dokładnie. To dużo pisaniny było. I trzecie miejsce to są trzy nowe frezy. Tempa igiełka, mini kuleczka i zapałka. Tak. Jak i nimi pracować, mamy też na Facebooku. Jak troszeczkę cofniecie się do tyłu, to mamy filmik, który pokazuje, jak pracuje się tymi frezami. Tak jest, wszystko jest dostępne. Czyli w sumie tak bardzo sprawiedliwie wybraliście. Pierwsze, drugie no, jest też większe, to troszeczkę mniejsze, ale... to są trzy rzeczy. Dokładnie. Wszystko się zgadza. Brawo wy. No to co? Zapraszamy na zakupy. Tak, myślę, że już tutaj poszalałyście, ale ja zawsze można jeszcze coś sobie dołożyć. Do 12 jutro macie czas. Dokładnie. Dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętajcie o naszej kolekcji, o naszych opaskach. Dokładnie. I jeszcze ostatnia rzecz, którą muszę powiedzieć, zamilknę łóżeczko na długo. Kochani, bardzo Wam polecam ten zestaw z CBD, bo on jest cudowny na prezent w naszym woreczku. Możesz Natalia pokazać? Moja, tak. Moja... Bo też mam jeszcze woreczek, a czemu mam dwa woreczki? No bo ja Ci jeszcze przyniosłam drugi, żebyś miała zapakowany w całości. Aha, tak, dobra, no to... Okay, on jest cudowny na prezent, ale jest wspaniały po prostu jako sam preparat, produkt. Wierzcie mi, że pokochacie ten remover. Ale to prawda, naprawdę. Naprawdę, bardzo, to nie jest my ściema. Bardzo długo pracowaliśmy nad odliwką i nad removerem, bardzo długo, żeby zrobić naprawdę jakościowy produkt, który będzie dla Was tak naprawdę takim jakby, jak znalazł na zasadzie, że bardzo często słyszałam od kursantów, że mają problemy z dobrą oliwką, która regeneruje i która zdejmuje stany zapalne, i z removerem, który naprawdę usuwa, a nie tylko gliceryna w środku, tak? Dokładnie. Więc... A tu mamy ten eliksir życia, czyli CBD, tak? Cannabidiol. To jest naprawdę, wierzcie mi, petarda. Więc... Nie jest drogo, więc warto tak, przetestować. Tak, a na pewno pokochacie te produkty, gwarantujemy to Wam. W takim dobrze razie sobie pożegnamy się, a potem zrobię takie i idę spać. Ale fajnie, wiesz co, potrzymaj tak dużo, to zrobimy taką miniaturkę. Tak? Będzie tak fajnie. To może założyć. No załóż, załóż. Będzie takie fajne zakończenie. Mam nadzieję, że tuż nie będę miała potem na tym. Pamiętajcie, że ogłoszenie wyników naszych odpowiedzi. O, super. Wyglądam jak debil. Dobrze. No co mówisz? Nie, no na czole to nie powinno być. Kochani, wyniki będą jutro na Instagramie i na Facebooku. Bardzo się cieszę, że dzisiejszy live się odbył. Tak. Bardzo się cieszę, że naprawdę nie było problemów technicznych i już obiecujemy Wam, postaramy się zrobić max, żeby nie było już problemów. To był taki nowy, po nowym rocznym, w nowym roku po Sylwestrze taki malutki zgrzycik. Więc dziękuję Wam, Natalia, w koszuli Frigitory. Tak. Dziękuję Wam, Głos ze Światów. Dziękujemy naszemu realizatorowi, naszej modelce i wszystkim, którzy naszym chomikom, czy kto tam, chochlikom, którzy liczyli głosy. Tak, i Wam przede wszystkim, bo bez Was to wszystko nie miałoby sensu. Dokładnie. I mam nadzieję, że będziecie następne live z nami. Tak, i że będziecie mieć cudowne walentynki. Czy to jesteście singielkami, czy bardzo Was proszę, piszcie w komentarzach teraz. To już moje pytanie na ostatnią rzecz, tak, bo mam bardzo dużo pomysłów dla live'u i naprawdę mam problem wybrać, co byście
chcieli, tak? No, w pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności, bo skaczę, bo i to można, i to można, i to można. To naprawdę nie jest łatwo. Więc pomóżcie mi, proszę, napiszcie w komentarzach, ja to potem naprawdę przeczytam tą końcówkę. Żeby wiedzieć, jakie live'y dla Was przygotować. Piszcie, jakie tematy byście chcieli, żebym zrobiła dla Was. Ja wiem, dobrze, że już pytania takie były, ale to będzie aktualne. Pytacie jeszcze o te zamówienia. Jeżeli chcecie mieć dwa prezenty, to musicie zrobić dwa osobne zamówienia. Tak. 300 zł, 300 zł. Jak chcecie mieć cztery prezenty, to 300, 300, 300, 300. Więc może Was ponieść tutaj energia i karta kredytowa, więc się nie obawiajcie. No, czy tam węża, męża, czy kochanka, nieważne. Nieważne. Dziękujemy, kochani. Dziękujemy. Widzimy się na następnym live'ie i do zobaczenia. Muszę to zrobić. Dobranoc i pchły na noc. Karaluchy pod poduchy. Buloniki pod staniki. Koniec! Ale przyjemne.